Tiwai Li, Życie pełne błogosławieństw Przewodnik po dobrobycie, spokoju i szczęściu Czyta Bartosz Bójniewicz Przedmowa do polskiego tłumaczenia Na książkę, którą trzymacie w rękach natknąłem się w klasztorze Amaravati, w Anglii, tuż po odosobnieniu medytacyjnym. Kojarzy mi się ona z wielkim spokojem i błogością, jakie czułem, siedząc w przedsionku do pomieszczenia, w którym mnisi otrzymują jałmużnę od świeckich i ze światłem wpadającym wtedy przez okna. Było przepiękne. Łagodne promienie wiosennego słońca padały na ceglane ściany klasztoru. Książka napisana była w języku angielskim, a po szybkim jej przeczytaniu zapragnąłem, by można ją było przeczytać również w języku polskim ponieważ mówi o bardzo ważnych, ale subtelnych i trudnych kwestiach prowadzących do osiągnięcia szczęścia i zbyt rzadko poruszanych w literaturze polskiej. Chciałbym przede wszystkim wyrazić wdzięczność jaką czuję dla T.Y. Lee, już zmarłego, za pozwolenie na wydanie polskiej wersji, a także podziękować jego żonie i dzieciom oraz wszystkim zaangażowanym w pracę nad wydaniem polskiego tłumaczenia. To jest Piotrowi Jagodzińskiemu za ogromne wsparcie przy pracach nad tłumaczeniem i publikacją, Magdalenie Kamińskiej, Alicji Brylińskiej, Annie Sałacińskiej, Lechowi Skawińskiemu, Damianowi Sadłocha, Jaśminie Parkita i całej reszcie zaangażowanych. Mateusz Parkita Przedmowa Ci, którzy nie mają większego kontaktu z buddyzmem, czasem dochodzą do wniosku, że wiąże się on bardziej z mnichami i mniszkami żyjącymi w oddalonych lasach starożytnych Indii i że nie ma on nic istotnego do powiedzenia ludzkości w XXI wieku. Ta książka szybko zmieni tego typu błędne poglądy. Budda zwracał uwagę na odwieczne bolączki wszystkich istot ludzkich, na naturę dobra i zła, na kwestie pokojowego życia z sąsiadem, znaczenie życia i, co najważniejsze, na to, jak być szczęśliwym i spełnionym. Autor tej publikacji wybrał cztery mowy buddy poruszające wszystkie te zagadnienia i opatrzył je komentarzami. Wynikiem jest czytelny, praktyczny i sensowny przewodnik, wyjaśniający, w jaki sposób żyć zgodnie z buddyzmem czcigodny sravasti Dammika. Do swojej książki Życie Pełne Błogosławieństw. Kiwai Lee wybrał cztery bardzo użyteczne i praktyczne wskazówki dotyczące życia codziennego. Są one podstawą dla tak bardzo wychwalanej mądrości. To dama dla każdego, która wyróżnia się jasnością i prostotą oraz wskazuje na elastyczność i zdolność przystosowania się buddyzmu do współczesności. Życie pełne błogosławieństw podkreśla praktyczną prostotę buddyzmu w przeciwieństwie do nieco bardziej dogmatycznej wiary, charakteryzującej inne religie. W imię rozpowszechniania dobrej damy, bardzo polecam tę pozycję, z uwagi na jej odniesienia do społecznych problemów naszych czasów oraz możliwość zastosowania w życiu codziennym. Czcigodny paniawaro mahatera. Pewnego dnia przyszedł do mnie młody człowiek i spytał, jak mogę żyć w szczęściu i dostatku bez zmierzenia się z trudnościami? Odpowiedziałem mu, że zwyczajnie nie powinien czynić czegoś, co prowadziłoby do obwiniania siebie, smutku czy żalu. W ten sposób życie będzie dostatnie i szczęśliwe. W książce Życie pełne błogosławieństw T.Y. Lee pokazuje, jak osiągnąć dostatek i szczęście zgodnie z buddyzmem. Wybrał kilka dobrze znanych sut ze zbioru Suta Pitaka i przedstawił je w prosty i zrozumiały sposób. W pierwszej kolejności przedstawia Singala Sute i omawia podstawową moralność, ochronę, gromadzenie bogactwa, przyjaźń, związki i cechy pomagające w odnoszeniu sukcesu. Następnie przechodzi do Digadjanu Suty i omawia nauki Buddy dotyczące tego, jak człowiek świecki powinien gromadzić bogactwa materialne i duchowe. Jednak nawet osoba bogata może doświadczyć upadku, jeśli nie praktykuje uważności. Buddha uczy nas w Parabawa Sutcie, jakie są tego przyczyny. T.Y. Lee przedstawia je w jasny i prosty sposób w trzech oddzielnych podrozdziałach. Ukazuje też nowy punkt widzenia na Mangala sutę, dzieląc 38 błogosławieństw na pięć grup, które nazwał: Podstawowe Błogosławieństwa, Błogosławieństwa poboczne. Błogosławieństwa osobiste, wyższe błogosławieństwa, najwyższe błogosławieństwa. W. Lee pokazuje w swojej książce, jak osiągnąć dostatek i szczęście, jak uniknąć materialnego, moralnego i duchowego upadku i uświadamia ludziom, czym są błogosławieństwa w życiu. Dlatego też gorąco polecam tę publikację. Jest wnikliwym źródłem wiedzy o życiu pełnym błogosławieństw z perspektywy buddyzmu. Czcigodny Indasara Tero. Prolog. Buddyzm poza państwami azjatyckimi, gdzie tradycyjnie ma silną pozycję, rozwija się niesamowicie szybko w Ameryce i wielu krajach europejskich. Jest też najdynamiczniej rozwijającą się religią w Australii. Współcześni wykształceni ludzie czują coraz większą potrzebę pobierania nauk duchowych, pozbawionych wymyślnych opowieści i mitów, gruźb i kar, a także wierzeń, które wychodzą poza naukę i rozsądek. W dzisiejszych czasach zwykła wiara i uwielbienie już nie wystarczą. Buddyzm ze swymi praktycznymi i konsekwentnymi naukami oraz odniesieniem do życia codziennego może zaspokoić inteligentne i dociekliwe umysły, przez co bardzo przypada do gustu dzisiejszemu społeczeństwu. Sutty Singala Digadzianu, Parabawa i Mangala są doskonałymi przykładami takich nauk. Są racjonalne, łatwe do zastosowania i prowadzą do osobistego doskonalenia i wzrostu oraz duchowego rozwoju. Właśnie te cztery suty są podstawą niniejszej książki. Mam nadzieję, że uda mi się przyczynić do lepszego zrozumienia buddyzmu dzięki zaprezentowaniu tych zasadniczych nauk w sposób zwięzły, nieskomplikowany i przyziemny tak by mogły być docenione przez większą liczbę ludzi. Pomyślałem również, że pomocne będzie zestawienie tych czterech Sut w jednej zwięzłej książce, żeby praktykujący buddyści mieli do nich łatwy dostęp dla wygody wszystkich zainteresowanych buddyzmem. W tym celu w załączniku umieściłem przetłumaczone teksty Sut. Początkowo nauki Buddy były zapamiętywane i przekazywane ustnie. Te zapisane często są trudne w odbiorze. Zwłaszcza, że pochodzą sprzed ponad tysiąca lat, kiedy to warunki życia były zupełnie inne niż obecnie. Dodatkowo, nauki spisane zostały w języku, który bardzo różni się od naszego. Dlatego, zgodnie z założeniem, że ten przekaz powinien być bardziej przystępny i łatwiejszy w zrozumieniu, sutty zostały zaprezentowane we współczesnym kontekście i przy użyciu współczesnego języka. Zostały również podzielone na rozdziały. Podrozdziały i wyjaśnienia, co ułatwia ich odbiór. Jednakże płynność i kolejność tekstów zostały zachowane w stopniu, który pozwala na zachowanie ducha nauk Buddy. Chciałbym wyrazić głęboką wdzięczność czcigodnemu Damice za jego wskazówki i nieskończoną cierpliwość, czcigodnemu doktorowi Tero i Indasarze za napisanie przedmowy, czcigodnemu Mahatera Warze za recenzję tej książki oraz panu Leon Kumsen Sen. I pani Han Ayu za ich cenne sugestie i pomoc w redakcji tekstu. Czuję się również niezmiernie zaszczycony, że mogłem pracować nad tą książką z Sylwią Bay. Kolejne podziękowania należą się pani Jilin Lim za jej ciężką pracę nad projektem i układem książki. Wszelkie błędy czy przeoczenia są wyłącznie moją winą i z radością wysłucham każdego, kto może je poprawić i udoskonalić tę książkę. Dziękuję również wszystkim moim nauczycielom i przyjaciołom w Damie, za ich wsparcie i zachętę trwające od samego początku. Wyrazy wdzięczności dla moich rodziców i żony Susan za wszelką pomoc, jakiej udzielili mi w pracy nad propagowaniem Damy. Wreszcie szczególne podziękowania dla ludzi na całym świecie za to, że pomagają w rozpowszechnianiu Damy, zwłaszcza za sprawienie, że książka Po prostu bądź dobry odniosła taki sukces. Niech wszystkie istoty będą zdrowe i szczęśliwe, oraz wolne od fizycznego i umysłowego cierpienia. Niech wszystkie istoty ruszą ścieżką Buddy i osiągną Nibbane. Niech wszystkie zasługi zgromadzone dzięki tej książce przyczynią się do szczęścia i wyzwolenia wszystkich istot, oraz pomogą chronić i rozprzestrzeniać nauki Buddy. T.Y. Wprowadzenie. Buddyzm postrzegany jest zazwyczaj jako wysoce uduchowiona praktyka z wzniosłym celem ocalenia wszystkich istot rozumnych lub osiągnięcia nibbany. Jednakże często przeoczany jest fakt, że Budda udzielał również wielu cennych nauk, które miały pomóc ludziom w codziennych sprawach, takich jak opieka nad rodziną, prowadzenie biznesu czy interakcja ze społecznością. Jednym z głównych czynników gwałtownego rozprzestrzeniania się buddyzmu w starożytnych Indiach była doskonałość Buddy jako nauczyciela, potrafiącego ocenić moralną i duchową dojrzałość słuchaczy. Na przykład, gdyby zobaczył, że słuchający go ludzie nie są gotowi pojąć czterech szlachetnych prawd czy ośmiorakiej ścieżki, przekazałby im bardziej podstawowe nauki, które łatwiej byłoby im zrozumieć i przyjąć. Ludziom prostym wyjaśniłby korzyści szczodrości i moralności, także zrozumieliby, że jeśli przyjmą te nauki, i będą praktykować według nich, to ich obecne życie się polepszy, a także pojawi się możliwość korzystniejszego lub nawet niebiańskiego odrodzenia w przyszłości. Przyswojenie i praktykowanie tych podstawowych nauk tworzy warunki do dalszego podążania ścieżką ku przebudzeniu. Buddha wiedział, że próba wyjaśnienia bardziej zaawansowanych nauk tym, którzy nie byli na to gotowi, byłaby bezcelowa i nierealna. To by ich tylko zdezorientowało, lub, co gorsza, odwróciło od damy. Przechodził więc do tych nauk tylko wtedy, gdy widział, że słuchacze są już na nie gotowi. Buddyzm poniósłby porażkę, gdyby Budda nie dostosował nauczania do możliwości odbiorców. Zmieniał styl nauczania, treść i pogłębiał je tak, by słuchający odnieśli jak największe korzyści. Ta elastyczność przyczyniła się do przetrwania. Rozpowszechnienia i sukcesu buddyzmu na przestrzeni wieków. Podobnie dziś, w wieku gwałtownych zmian i często przesadnego materializmu, sporo ludzi jest bardziej zainteresowanych naukami, które mogłyby pozytywnie i natychmiastowo wpłynąć na ich życie codzienne. Dlatego też przedstawione w tej książce praktyczne i przyziemne nauki Buddy będą stanowiły dla nich dobry i wartościowy punkt startu. A jeśli będą za nimi podążać, Staną się one szczeblami duchowego postępu oraz co ważniejsze, wyznaczą początek podróży przez buddyzm. Nauki przedstawione w tej książce to Singala-sutta, mowa do Singali, Digadiana-sutta, mowa do Digadziany, Parabhava-sutta, mowa o niepowodzeniach, Mangala-sutta, mowa o błogosławieństwie. Są one usystematyzowanymi i obszernymi zbiorami wskazówek, mających zastosowanie w życiu codziennym, relacjach społecznych, a nawet w ekonomii czy polityce, i stopniowo prowadzą do głębszych nauk Buddy. Należy jednak podkreślić, że nie są one przykazaniami Buddy. W buddyzmie nie ma pojęcia niebiańskich istot, ustalających zasady, których złamanie prowadzi do wiecznego potępienia w piekle. Podstawą buddyzmu nie są nagrody i kary, lecz wiedza i zrozumienie. Nauki Buddy mogą być prawdziwie postrzegane tylko jeśli się je zgłębia, kwestionuje i właściwie zrozumie. Ślepa wiara i bezmyślne uwielbienie nie są wymogami w buddyzmie. W istocie są one negatywnymi właściwościami, od których się odwodzi, ponieważ prowadzą do dogmatyzmu, uporu i braku elastyczności. W buddyzmie Cennym przymiotem i oznaką otwartości oraz inteligencji jest chłonny i dociekliwy umysł. W tej książce nie ma nic mistycznego ani w najmniejszym stopniu tajemniczego. Buddha w żadnej z nauk nie uciekał się do nadnaturalnych rytuałów i nie prosił o przeczące logice akty wiary. Wszystko jest tu racjonalne i rozsądne, związane z teraźniejszością i bardzo przyziemne. Te nauki nie są trudne. I mogą być praktykowane przez każdego, bez względu na to, czy jest buddystą. Podejdź do tych nauk z otwartym umysłem. Podejmij szczerą próbę podążania za nimi i praktykowania ich. Rezultaty będą natychmiastowe i korzystne dla tego i przyszłego życia. Przewodnik Buddy po spokoju i szczęściu. Singala Sutta. Mowa do Singali. Przewodnik buddy po spokoju i szczęściu jest oparty na Singala Sutcie, jednym z jego najwspanialszych i najwartościowszych zbiorów nauk. Dotyczy podstaw moralności, budowania i utrzymywania bogactwa, przyjaźni, obustronnej odpowiedzialności w relacjach społecznych oraz opisuje cechy osób odnoszących sukcesy. Nauki te przynoszą korzyści zarówno jednostkom, jak i społeczeństwu. Nazwa Sutty wywodzi się od imienia młodego człowieka Singala Singalaka, który żył w czasach Buddy. Singala był zawziętym i upartym materialistą, który zawsze znajdował wymówki, żeby nie okazać szacunku Buddzie, albo nie pójść do świątyni. Jego rodzice wyznawali Buddyzm, ale nie mogli skłonić do tego syna. Jego ojciec, bardzo bogaty człowiek. Martwił się, że singala zejdzie na złą drogę i roztrwoni fortunę, którą miał odziedziczyć. Ojciec singala zapadł na poważną chorobę i, będąc na łożu śmierci, wezwał syna, żeby przekazać mu ostatnią wolę. Poprosił, by ten każdego ranka oddawał cześć sześciu kierunkom: wschodowi, południu, zachodowi, północy, nadirowi, najniższemu punktowi i zenitowi, najwyższemu punktowi. Jako, że była to dość powszechna praktyka religijna w ówczesnych Indiach, Singala zgodził się i posłusznie wykonywał rytuał każdego ranka. I zgodnie z nadzieją ojca, pewnego ranka, gdy Singala oddawał cześć sześciu kierunkom, natknął się na niego Buddha. Spytał, dlaczego to robi. Na co Singala odparł, że spełnia tylko życzenie zmarłego ojca. Wtedy Budda przystąpił do przedstawienia mu nowego i bardziej zrozumiałego znaczenia tego rytuału. Wyjaśnienie to stało się podstawą mowy, którą obecnie znamy jako Singala Sutta. Pod koniec mowy, Singala przyjął schronienie w Buddzie i stał się jego oddanym zwolennikiem. 1. Podstawowa moralność: Cztery występne czyny, których należy unikać. Unikaj krzywdzenia i zabijania żywych istot. Przez niekrzywdzenie i niezabijanie chroni się innych przed cierpieniem i krzywdą, oraz chroni się ich życie i bezpieczeństwo. Unikaj brania tego, co nie zostało dane. Przez niebranie tego, co nie zostało dane, chroni się innych przed biedą i stratą, oraz chroni się ich własność i środki do życia. Unikaj niewłaściwego zachowania seksualnego. Przez nieangażowanie się w niewłaściwe zachowania seksualne chroni się rodziny przed nieszczęściem i cierpieniem, oraz chroni się ich jedność i dobrobyt. Unikaj kłamstwa. Przez niekłamanie i nieużywanie innych form fałszywej mowy, chroni się społeczeństwo przed nieufnością i nieporządkiem, oraz chroni się jego integralność i bezpieczeństwo. Cztery przyczyny popełniania krzywdzących czynów: pragnienie, pożądanie. Przykładowo, z powodu pragnienia nieuczciwej przyjemności, człowiek może dopuścić się niewłaściwego zachowania seksualnego. Gniew, niechęć. Przykładowo, z powodu niekontrolowanego gniewu, człowiek może skrzywdzić inną osobę. Niewiedza, ułuda. Przykładowo. Z powodu braku wiedzy, że kupowanie ukradzionych, podrobionych lub pirackich materiałów jest niewłaściwe, człowiek może wziąć coś, co nie zostało mu dane. Strach przykładowo, z powodu strachu, że pomyłka lub zły uczynek wyjdzie na jaw, człowiek może skłamać. Osoba szlachetna nie da się zwieść pragnieniu, gniewowi, niewiedzy czy strachowi. Będzie unikać tych czterech krzywdzących czynów. Budda rozpoczyna od utworzenia podstaw moralności, którą wszyscy bez wyjątku powinni starać się wprowadzić w życie. Nie powinniśmy powodować cierpienia krzywdząc, zabijając, kradnąc, kłamiąc czy zdradzając. Sami nie chcemy cierpieć z tych powodów, dlatego nie powinniśmy przyczyniać się do takiego cierpienia u innych. Każdy, kto notorycznie dopuszcza się takich czynów, prędzej czy później wpadnie w kłopoty. To zwyczajnie zdrowy rozsądek. Unikanie tych czterech zachowań, a także unikanie nadużywania alkoholu i narkotyków, to pięć wskazań, których powinni przestrzegać wszyscy praktykujący buddyści. W szerszej perspektywie, każdy człowiek pomaga chronić społeczeństwo, gdy unika tych negatywnych zachowań. Dzięki temu, że ludzie tworzący wspólnotę wspierają się w unikaniu tych działań, każda osoba jest chroniona przez społeczeństwo. Dlatego Budda podkreśla uwagę tych fundamentów moralności to jest podstawa spokoju i szczęścia zarówno dla jednostek, jak i dla społeczeństwa. 2. Bogacenie się i zarządzanie dobrami. Bogacenie się. Ten kto jest mądry i uczciwy, błyszczy jak ogień na szczycie wzgórza. Cierpliwie buduje bogactwo krok po kroku, tak jak pszczoły gromadzą miód. W ten sposób bogactwa będą stale gromadzone, jak powiększający się kopiec mrówek. Zarządzanie dobrami Ten, kto gromadzi bogactwo w taki sposób, jest gotowy na rodzinę i gospodarstwo domowe. Bogactwo powinno zostać podzielone na cztery części, aby człowiek zawsze miał dobrych przyjaciół i pomyślność w życiu. Jedną część powinien wydać i cieszyć się owocami pracy. Może też oddać trochę potrzebującym i tym, którym się nie powiodło. Dwie części powinien przeznaczyć na prowadzenie biznesu lub inwestycje. Jedną część powinien zachować na czarną godzinę. Bogactwo powinno być gromadzone w zgodzie z właściwym sposobem życia, będącym częścią ośmiorakiej ścieżki. Oznacza to, że należy unikać zajęć związanych z zabijaniem, sprzedażą mięsa oraz handlem ludźmi, bronią, truciznami i używkami. Należy także unikać nieetycznych, niemoralnych i nielegalnych form zarobkowania. Budda pochwalał ludzi uczciwych i mądrych, którzy przestrzegali właściwego sposobu życia w trakcie gromadzenia oszczędności i bogactwa. Bardzo ciekawa jest rada Buddy, według której bogactwo należy budować cierpliwie i stopniowo. Jest ona bardzo trafna, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy często widuje się ludzi szybko zarabiających i tracących fortuny w ryzykownych przedsięwzięciach finansowych albo naciąganych i oskubywanych z oszczędności przez podejrzane programy szybkiego bogacenia się. Osoba, która gromadzi majątek powoli i cierpliwie, jest zazwyczaj bardziej stabilna, a zatem lepiej przygotowana do ustatkowania się i założenia rodziny. Nagromadzone bogactwo powinno zostać podzielone na cztery części i wykorzystane w następujący sposób. Jedną część powinniśmy wydać na siebie i rodzinę oraz, jeśli chcemy, na cele charytatywne. Dwie części powinniśmy wykorzystać na utrzymanie i powiększenie majątku, na przykład zainwestować w biznes tak, żeby pozostał opłacalny i zapewniał stały, wysoki dochód. We współczesnych warunkach te dwie części można przeznaczyć na stabilne, długoterminowe inwestycje. Ostatnią część powinno się zachować na czarną godzinę. Nieszczęście może nadejść w każdej chwili, i powinniśmy być na nie dobrze przygotowani. Są to szczególnie dobre wskazówki, ponieważ w dzisiejszych czasach jesteśmy nieustannie bombardowani przez media podsycające naszą żądzę łatwego wzbogacenia się i sprawiające, że pragniemy frywolnych drogich i koniec końców bezużytecznych dóbr. Z tego powodu wielu ludzi niemądrze rozporządza majątkiem i wpędza się w długi, a to z kolei prawdopodobnie doprowadzi do problemów w domu i małżeństwie, bankructwa czy nawet przestępstwa. Mimo, że Rada Buddy dotycząca zarządzania majątkiem sprawia wrażenie prostej i konserwatywnej, można jej użyć jako wskazówki, która będzie miała znaczny i pozytywny wpływ na finansową pomyślność większości ludzi i ostatecznie zapewni im samym i ich rodzinom życie w trwałym dobrobycie i większym szczęściu. Uwagi. Niniejsza część nauk pojawia się w późniejszej części Singala Sutty. W naszej książce umieściliśmy ją tutaj, żeby nauki o bogactwie, część druga i trzecia, sąsiadowały. Co ułatwi lekturę. 3. Ochrona zasobów i bogactwa. Należy unikać sześciu dróg marnotrawienia majątku. Nadużywanie alkoholu i środków odurzających, prowadzące do utraty samokontroli. Nadmierne wydawanie pieniędzy i natychmiastowa utrata majątku. Kłótnie i wrogość. Podatność na choroby. Kompromitacja i zła reputacja, bezwstydne zachowanie i ekshibicjonizm, głupota i osłabiony intelekt, wędrowanie po ulicach i pozostawanie poza domem do późna w nocy, narażanie się na niebezpieczeństwa, wystawianie na ryzyko współmałżonków i dzieci, niechronienie domu, bycie podejrzewanym o przestępstwa. Bycie obiektem plotek i pomówień, napotykanie problemów. Częste imprezowanie i nieustanne poszukiwanie rozrywek. Luksus i zabawa są dobre, gdy są umiarkowane, jednak człowiek, który jest przyzwyczajony do częstego imprezowania i rozrywek, zawsze będzie myślał w następujący, szkodliwy dla jego rodziny i pracy sposób: Gdzie mogę potańczyć, gdzie mogę pośpiewać? Gdzie mogę posłuchać muzyki? Co grają w kinie? Kto występuje? Kompulsywny hazard. Ludzie zazdroszczą zwycięzcom, a nawet czują do nich nienawiść. Przegrani boleją nad stratą i żałują tego, co zrobili. Oszczędności, z trudem zgromadzony majątek i spadki, przepadają. Słowo takiego człowieka jest niewiarygodne dla ludzi lub sądu. Znajomi i rodzina okazują mu pogardę i lekceważenie. Nie jest atrakcyjnym kandydatem na małżonka, przebywanie w złym towarzystwie, zaprzyjaźnianie się i obcowanie z łotrami, zaprzyjaźnianie się i obcowanie z pijakami, zaprzyjaźnianie się i obcowanie z narkomanami, zaprzyjaźnianie się i obcowanie z oszustami i kanciarzami. Zaprzyjaźnianie się i obcowanie z bandytami i chuliganami. Nieróbstwo i lenistwo. Stosowanie wielu wymówek, by nie pracować. Jest za zimno, jest za gorąco, jest za późno, jest za wcześnie, jestem za głodny, jestem zbyt pełny. Obowiązki są zaniedbywane przez takiego człowieka. Nie może on zgromadzić majątku i jest niezdolny do wspierania samego siebie i rodziny. Wszystkie jego pieniądze i oszczędności szybko znikają. Większość z powyższych punktów nie wymaga wyjaśnienia, ale należy szczególnie podkreślić wpływ środków odurzających. Budda wielokrotnie odradzał stosowanie takich substancji, zarówno w tej mowie, jak i w innych ważnych naukach. Jest to trafne, zwłaszcza w odniesieniu do naszych czasów. Ponieważ widzimy teraz tylu ludzi, bogatych i biednych, sławnych i mało znanych, wyrządzających tak wielką krzywdę sobie i innym przez nadużywanie alkoholu i nielegalnych używek. Co więcej, częste i nadmierne picie alkoholu wiąże się zazwyczaj z całym mnóstwem działań powodujących straty niemoralnych oraz niezdrowych. Wiodą one do wielu innych, osobistych, zdrowotnych i finansowych problemów. Prowadzenie pod wpływem alkoholu i przemyt narkotyków są obecnie najbardziej niebezpiecznymi i destrukcyjnymi przestępstwami społecznymi. Jest to sześć sposobów na pewną utratę majątku i oszczędności. Angażowanie się w takie działania niesie szkodliwe skutki zarówno dla jednostki, jak i dla społeczeństwa. Rozsądny człowiek z pewnością chciałby ochronić to, na co tak ciężko pracował. Zwykłe unikanie tych sześciu zachowań może zapewnić stabilność finansową, doprowadzi do spokoju i szczęścia, a także do dobrobytu. Podsumowanie. Człowiek może mieć wielu przyjaciół w dobrych czasach i ludzi, którzy otwarcie deklarują swoją przyjaźń. Jednak prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto pozostanie blisko w chwilach trudnych. Życie człowieka może zostać zrujnowane przez sześć rzeczy: spanie do późna, zdrada, nienawiść, bezcelowość, szkodliwi przyjaciele, skrajne skąpstwo. Jeśli człowiek ma niegodziwych towarzyszy i przyjaciół i spędza czas na czynieniu zła, będzie cierpiał nie tylko w tym życiu, ale i w następnym. Człowiek będzie miał zniszczone życie, jeżeli pozwoli sobie na następujących sześć rzeczy: hazard i rozwiązłość, picie i obsesję na punkcie śpiewu i tańca, spanie w ciągu dnia, bezcelowe wędrówki w niestosownych godzinach, trzymanie się szkodliwych przyjaciół, skrajne skomstwo. Ten, kto czerpie przyjemność z hazardu, picia, zdrady, przebywania z ludźmi pozbawionymi godności, a unika mędrców, z pewnością zmarnuje życie. Ten, kto się włóczy, pije i popada w alkoholizm, szybko wpadnie w długi, zbiednieje, zostanie bezdomnym i okryje złą sławą rodzinę. Człowiek nie może prowadzić właściwego życia domowego i rodzinnego, jeśli ciągle śpi do późna, wstaje w nocy i wciąż jest pod wpływem środków odurzających. Człowiek, który nieustannie szuka wymówek, żeby nie pracować i nie kończy tego, co zaczął, traci szansę, by dobrze sobie poradzić. Ten, na którego trudności w pracy nie mają wielkiego wpływu, kto nie szuka wymówek, by uniknąć pracy, kto wypełnia obowiązki, zawsze będzie cieszyć się szczęściem. 4. Fałszywi i prawdziwi przyjaciele. Fałszywi przyjaciele ci, którzy biorą. Biorą wszystko, co mogą dostać. Dają mało, ale proszą o wiele. To, czego się od nich wymaga, robią jedynie z obowiązku. Są przyjaciółmi ze względu na własną korzyść. Ci, którzy składają obietnice bez pokrycia, twierdzą, że byli dobrymi przyjaciółmi w przeszłości. Obiecują, że będą dobrymi przyjaciółmi w przyszłości. Starają się uzyskać przysługę za pomocą miłych, ale pustych słów. Wezwani twierdzą, że nie mogą pomóc. Ci, którzy schlebiają, popierają czynienie zła, popierają lub potępiają czynienie dobra, w zależności co przyniesie im korzyść. Mówią o tobie dobrze w Twojej obecności, mówią o tobie źle, gdy nie macie w pobliżu. Ci, którzy rujnują, towarzyszą w nadużywaniu alkoholu, towarzyszą w przebywaniu do późna poza domem. Bez dobrego powodu, towarzyszą w częstym odwiedzaniu miejsc rozrywki, towarzyszą w nadmiernym hazardzie. Podsumowując, przyjaciele, którzy biorą, składają obietnice bez pokrycia, schlebiają, powodują ruinę. Mądry człowiek wie, że tacy czterej nie są przyjaciółmi, lecz wrogami i należy ich unikać, tak jak unika się niebezpiecznej ścieżki. Prawdziwi przyjaciele, ci, którzy są towarzyszami, ochraniają cię, gdy jesteś zagrożony, ochraniają twoją własność, gdy jesteś bezbronny, są przy tobie, gdy masz kłopoty, obdarowują cię, gdy jesteś w potrzebie, ci, którzy pozostają tacy sami w dobrych i złych chwilach, powierzają ci sekrety, możesz im powierzyć własne tajemnice, nie próbują cię porzucić, gdy masz kłopoty. Mogą nawet oddać za ciebie życie. Ci, którzy są dobrymi doradcami, powstrzymują cię przed czynieniem zła, zachęcają do czynienia tego, co właściwe, informują cię o tym, co powinieneś wiedzieć, pokazują właściwą drogę i są towarzyszami w praktyce duchowej. Ci, którzy są pełni współczucia, współczują ci w nieszczęściu, cieszą się z Twojego powodzenia. Powstrzymują innych od mówienia o tobie źle, chwalą tych, którzy mówią o tobie dobrze. Podsumowując, przyjaciele, którzy pomagają, którzy zostają przy tobie w dobrych i złych chwilach, dają dobre rady, są pełni współczucia. Mądry człowiek wie, że tacy czterej są prawdziwymi przyjaciółmi i będzie ich cenił, jak matka ceni dziecko. Dla Buddy. Przyjaźń jest najważniejszym czynnikiem określającym kierunek życia. Dobrzy przyjaciele mogą pomóc nawet krnąbrnemu człowiekowi zmienić się na lepsze, natomiast źli mogą sprowadzić na złą drogę nawet najuczciwszego. Dobrzy przyjaciele, zwłaszcza duchowi, mogą się wzajemnie wspierać w drodze na wyżyny. Budda zwrócił uwagę na to, że stajemy się tacy jak ludzie, z którymi się przyjaźnimy i jeśli bezmyślnie przebywamy z fałszywymi przyjaciółmi, nasz upadek może nastąpić bardzo szybko. Należy unikać złego towarzystwa, chyba że jesteśmy z kimś, żeby mu pomóc stać się lepszym. Prawdziwych przyjaciół spotyka się rzadko i należy ich cenić jak skarb. 5. Ochrona związków. Sześć rodzajów związków, które należy chronić. Sześć kierunków. Na początku życia, jako dzieci, jesteśmy wychowywani w domu. Wschód reprezentuje dzieci i rodziców. Następny etap życia spędzamy w szkole, jako młodzież. Południe reprezentuje uczniów i nauczycieli. Jako młodzi dorośli, zakładamy rodzinę. Zachód reprezentuje mężów i żony. Jako dorośli, prowadzimy życie towarzyskie. Północ reprezentuje przyjaciół i znajomych. Jako żywiciele rodziny mamy firmy i pracę. Nadir reprezentuje pracodawców i pracowników. W miarę dojrzewania zaczynamy szukać wyższych celów. Zenit reprezentuje osoby świeckie i duchownych nauczycieli. Budda w sposób bardzo pomysłowy i obrazowy przedstawił różne rodzaje relacji w społeczeństwie jako sześć kierunków, które należy chronić. Każdy kierunek reprezentuje inną relację społeczną, w której jedna strona ma obowiązki wobec drugiej. Używa symboli czterech głównych kierunków świata, a każdy z nich oznacza inny etap w życiu, od dzieciństwa do dorosłości. Dodatkowo, nadir, czyli kierunek w dół, reprezentuje przyziemną rzeczywistość zarabiania na życie, a zenit, kierunek w górę, reprezentuje wyższe życie duchowe. W buddyzmie Związki powinny być obustronne. Konieczny jest duch szczodrości i uwzględniania potrzeb innych. Zatem, kiedy wszyscy pomagają i liczą się z innymi, każda ze stron odnosi z tego korzyści. W ten sposób chroni się wszystkie związki społeczne i zapewnia się dobrobyt w społeczności. Ochrona Wschodu: dzieci i rodzice jak dzieci powinny traktować rodziców? Wspierać ich w razie potrzeby. Pomagać im w prowadzeniu biznesu, w pracy lub w inny odpowiedni sposób. Trzymać rodzinę razem, zasłużyć na dziedzictwo, wspierać potrzebujących ze względu na pamięć o zmarłych rodzicach i krewnych. Jak rodzice powinni traktować dzieci: powstrzymywać je od złych uczynków, zachęcać do czynienia tego, co dobre, zapewnić im naukę zawodu, pomagać lub doradzać w wyborze współmałżonka. W odpowiednim czasie przekazać im spadek. Gdy dzieci i rodzice traktują się nawzajem w ten sposób, wschód jest chroniony, a rodzina jest spokojna i bezpieczna. Ochrona południa. Uczniowie i nauczyciele. Jak uczniowie powinni traktować nauczycieli? Okazywać im należny szacunek, dbać o ich potrzeby, służyć im, mieć chęć do nauki. Uważać w czasie nauki. Jak nauczyciele powinni traktować uczniów? Uczyć ich, jak rozwijać samodyscyplinę. Uczyć ich w taki sposób, by mogli dobrze zrozumieć lekcje. Zapewnić dobrze wyważone wykształcenie. Przedstawić swoim przyjaciołom i znajomym. Pomagać w zapewnieniu ich bezpieczeństwa i dobrobytu. Gdy uczniowie i nauczyciele traktują się nawzajem w ten sposób, południe jest chronione a miejsca nauki są spokojne i bezpieczne ochrona zachodu mężowie i żony jak mąż powinien traktować żonę z uprzejmością okazywać jej szacunek być wiernym dzielić z nią władzę w gospodarstwie domowym dawać jej biżuterię i prezenty jak żona powinna traktować męża Właściwie zorganizować gospodarstwo domowe, okazywać gościnność teściom i dobrze traktować pracowników domowych, być wierną, pomagać w zachowaniu rodzinnego majątku, spełniać obowiązki umiejętnie i sumiennie. Gdy mężowie i żony traktują się nawzajem w ten sposób, zachód jest chroniony, a gospodarstwa domowe są spokojne i bezpieczne. Ochrona północy, przyjaciele. I znajomi. Jak powinniśmy traktować przyjaciół i znajomych? Być szczodrym i chętnie się dzielić. Mówić w uprzejmy sposób. Służyć pomocą. Być bezstronnym i obiektywnym. Być szczerym i uczciwym. Jak przyjaciele i znajomi? Powinni się wzajemnie traktować. Troszczyć się o siebie w trudnej sytuacji. Pomagać w ochronie własności w trudnych chwilach dawać schronienie w chwilach strachu i zagrożenia, nie porzucać się w potrzebie, szanować i mieć wzgląd na własne rodziny. Gdy przyjaciele i znajomi traktują się nawzajem w ten sposób, północ jest chroniona, a społeczeństwo jest spokojne i bezpieczne. Ochrona nadiru. Pracodawcy i pracownicy. Jak pracodawcy powinni traktować pracowników? Przydzielać zadania zgodne z ich umiejętnościami, odpowiednio płacić za pracę, troszczyć się o ich potrzeby medyczne, zapewniać im przyjemności, dawać dni wolne i urlop. Jak pracownicy powinni traktować pracodawców? Przychodzić do pracy wcześniej, zostawać dłużej, gdy to konieczne, brać tylko to, co zostało dane, rzetelnie wykonywać pracę, dbać o dobrą reputację pracodawcy. Gdy pracownicy i pracodawcy traktują się nawzajem w ten sposób, nadir jest chroniony, a miejsce pracy jest spokojne i bezpieczne. Ochrona Zenitu. Nauczyciele, duchowi i świeccy zwolennicy. Jak świeccy zwolennicy powinni traktować swoich nauczycieli i duchownych? Powinni być uprzejmi, życzliwie mówić, wypełnić myśli uprzejmością. Otwierać przed nimi swój dom, zaspokajać ich materialne potrzeby. Jak duchowi nauczyciele powinni traktować swoich zwolenników, powstrzymywać ich przed złymi czynami, zachęcać do czynienia dobra, okazywać współczucie, uczyć ich, objaśniać im to, czego uczą, pokazywać ścieżkę i prowadzić przez duchową praktykę. Gdy duchowi nauczyciele i świeccy zwolennicy Traktują się nawzajem w ten sposób: zenit jest chroniony, a miejsca duchowe są spokojne i bezpieczne. Rodzice to wschód, nauczyciele to południe, małżonkowie to zachód, przyjaciele i znajomi to północ, pracodawcy i pracownicy to nadir, nauczyciele duchowi to zenit. To są kierunki, które powinien czcić ktoś, kto chce prowadzić dobre życie. 6. Cechy niezbędne do odniesienia sukcesu. Cechy ludzi odnoszących sukcesy: mądry i cnotliwy, łagodny i elokwentny, skromny i uprzejmy taki człowiek odniesie sukces. Pełen energii i nieleniwy, nie przejmujący się przeszkodami, dobrze się prowadzący i inteligentny taki człowiek odniesie sukces. Przystępny i przyjazny. Mówiący życzliwie i niesamolubny, nauczyciel, przewodnik i przywódca, taki człowiek odniesie sukces. Cechy charakteru człowieka są na pierwszym miejscu, a moralność jest podstawą wszystkiego innego. Dlatego, by odnieść prawdziwy i długotrwały sukces, trzeba być mądrym i moralnym. Należy nie tylko umieć odróżnić dobro od zła, ale rzeczywiście robić to, co dobre. I unikać tego, co złe. Człowiek nie powinien być szorstki, lecz delikatny, skromny, przyjazny i nie ranić innych słowami. Następne są cechy niezbędne do odniesienia sukcesów pracy. Gdy zarabiamy na życie lub prowadzimy biznes, nic nie może zastąpić gotowości do ciężkiej pracy. Elementem kluczowym jest również niezłomność w obliczu problemów, a także trzymanie się zasad w trudnych czasach uprzejmość, dobre wychowanie oraz chęć rozwijania się i uczenia nowych umiejętności czy metod. To kolejne cechy niezbędne do odniesienia sukcesów pracy. Ponadto człowiek powinien być otwarty i przyjacielski, a nie wyniosły i dumny. Powinien uprzejmie się odzywać, dawać dobry przykład i chętnie dzielić się z innymi wiedzą i doświadczeniem. Prowadzenie innych tą samą ścieżką osiągnięć, Przyniesie pełny i absolutny sukces każdemu człowiekowi. Cechy odnoszących sukcesy przywódców: szczodrość, uprzejma mowa, pomaganie innym, traktowanie wszystkich sprawiedliwie w każdym miejscu i sytuacji. Te cztery zwycięskie drogi trzymają świat w całości, jak oś trzymająca poruszający się powóz. Jeśli te zwycięskie drogi nie istnieją, Żadna matka i żaden ojciec nie zyskają uznania i szacunku swoich dzieci. Mądrzy dobrze się zastanowią nad tymi czterema zwycięskimi drogami i dlatego osiągną wielkość i chwałę, na jaką zasługują. Aby odnieść sukces, społeczeństwo musi mieć przywódców o pozytywnych cechach. Czy to w rządzie, czy w biznesie, przywódcy powinni być szczodrzy z natury i wolni od chciwości. W innym przypadku, Poddadzą się korupcji, zdefraudują środki i okradną społeczeństwo lub własną firmę. Korupcja z pewnością doprowadzi do upadku społeczeństwa, w wyniku czego będzie ono miało wielkie trudności. Dobrzy przywódcy nie mogą być samolubni, muszą być pełni współczucia i chętni do wykorzystania zasobów i środków społecznych, by pomóc w samodoskonaleniu potrzebującym i pokrzywdzonym. W ten sposób społeczeństwo rozwinie się i osiągnie wyższy poziom. Przywódcy muszą umiejętnie używać mowy i z całą pewnością nie mogą nikogo poniżać ani upokarzać, ponieważ to spowoduje nienawiść, urazę i niezgodę. Przywódcy nigdy nie powinni nadużywać swojej pozycji, powinni przestrzegać prawa w każdych okolicznościach. Wreszcie muszą kłaść nacisk na sprawiedliwość i równość dla wszystkich. Bez względu na ich majątek, religię, rasę czy status. Podsumowując, przywódcy powinni być szczodrzy, mili, pomocni, bezstronni i pełni pragnienia, by wszyscy cieszyli się szczęściem i dobrobytem. Te cechy scalają społeczeństwo, a ich brak przyniesie zepsucie i upadek. Bez nich przywódcy nie zyskają szacunku młodszego pokolenia. Przywódcy, którzy zdają sobie sprawę z wagi tych cech i je mają, zyskają wielkość, sławę i chwałę, ponieważ doprowadzą społeczeństwo do stabilności, dobrobytu i sukcesu. Jak gromadzić bogactwo? Digadziana Sutta. Mowa do Digadziany. Rozdział, Jak gromadzić bogactwo, oparty jest na Digadzianie Sutcie. Opisane są w niej warunki, jakie zwiększają dobrobyt ludzi świeckich. Sutta ta opisuje, jak do buddy przyszedł człowiek o imieniu Digadzianu i poprosił o radę. Digadzianu powiedział, że jako zwykły człowiek mający żonę i dzieci cieszy się przyziemnymi przyjemnościami, takimi jak wytworne ubrania, perfumy czy droga biżuteria ze złota i srebra poprosił Buddę, by ten nauczył go, jak zapewnić sobie dalszy dobrobyt i szczęście w obecnym i przyszłym życiu. Budda wygłosił wtedy mowę do Digadzianu i użył w niej porównania do wielkiego zbiornika retencyjnego na deszczówkę. Pokazał, jak bogactwo zarówno materialne, jak i duchowe, może być gromadzone przez każdego, kto ma odpowiednie cechy. 1. Bogactwo materialne i rozwój. Cztery cechy, które prowadzą do bogactwa materialnego i rozwoju. Nieustanny wysiłek. Bez względu na to, jak ktoś zarabia na życie, powinien pracować ciężko, nie być leniwym. Powinien rozumieć, co trzeba zrobić, nauczyć się, jak to robić dobrze, robić to dobrze, a także powierzać zadania innym w razie potrzeby. Właściwa czujność. Wszelki majątek, który został zdobyty legalnie i uczciwie, powinien być właściwie pilnowany. Dobra powinny być zabezpieczone przed defraudacją lub przywłaszczeniem. Należy także nimi dobrze zarządzać, żeby uniknąć niepotrzebnych podatków czy nieprawidłowej konfiskaty przez państwo. Własność powinna być dobrze chroniona przed kradzieżą i zniszczeniem. Nie wolno pozwolić na jej zmarnotrawienie przez nieodpowiedzialnych członków rodziny. Dobre towarzystwo. Człowiek powinien zadawać się z odpowiednimi przyjaciółmi. Nieważne czy są młodzi czy starzy, o ile są moralni, hojni, mądrzy i uduchowieni. Dzięki temu człowiek będzie pod dobrym wpływem i będzie żył we właściwy sposób. Zrównoważone środki utrzymania. Człowiek powinien być świadomy przychodów i wydatków, nie powinien żyć ponad stan. Nie powinien być ani rozrzutny, ani skąpy. Powinien dbać, by przychód był wyższy niż wydatki. Każdy, kto żyje ponad stan, napotyka wiele problemów i szybko popada w ruinę. Natomiast Sknera, który tylko gromadzi bogactwo, będzie miał nieszczęśliwe życie i marnie skończy. Cztery czynniki prowadzące do utraty bogactwa materialnego i niemożności rozwoju: rozpusta i rozwiązłość. Częste picie i odurzanie się, uzależnienie od hazardu, obracanie się w złym towarzystwie. Cztery czynniki prowadzące do zyskania bogactwa materialnego i dalszego rozwoju: powstrzymywanie się od rozpusty i rozwiązłości, powstrzymywanie się od picia i odurzania się, powstrzymywanie się od hazardu, obracanie się w dobrym towarzystwie. Wyobraź sobie wielki pojemnik na wodę deszczową z czterema wlewami i czterema odpływami. Cztery wlewy to cztery czynniki prowadzące do zysku, a cztery odpływy to cztery czynniki prowadzące do straty. Jeśli wlewy są otwarte, a odpływy zamknięte, zapas wody nie zmniejsza się, nawet kiedy nie ma deszczu. Jeśli w tym samym pojemniku wlewy są otwarte, a odpływy zamknięte i pada deszcz, Zapasy wody z pewnością się zwiększą. Dlatego należy unikać czterech czynników prowadzących do straty, a zawsze uwzględniać cztery czynniki prowadzące do zysku. 2. Bogactwo duchowe i rozwój. Cztery cechy zapewniające szczęście i dobrobyt w przyszłym życiu. Wiara. Jest to wiara w Buddę i jego nauki. Nie jest ślepa, ale pełna pewności, oparta na wiedzy i zrozumieniu. Moralność jest to powstrzymywanie się od zabijania, kradzieży, niewłaściwego zachowania seksualnego, kłamstwa i używek, które powodują utratę samokontroli. Szczodrość jest to wolność od zachłanności, a przy tym hojność i niesienie pomocy to czerpanie radości z pomagania potrzebującym i satysfakcja związana z ofiarowywaniem datków i jałmużny. Mądrość. Jest to zrozumienie nietrwałej natury istnienia i tego, że cokolwiek powstanie, ostatecznie przestanie istnieć. To zrozumienie, które prowadzi do nieprzemijającego spokoju i szczęścia. Podsumowując, ciężka praca i staranne jej wykonywanie Właściwe zarządzanie bogactwem, życie w równowadze, ochrona tego, co się zgromadziło. Człowiek z duchową pewnością i przepełniony moralnością, szczodry i wolny od chciwości, zawsze dąży do oczyszczenia drogi i do szczęścia w przyszłym życiu. Dla kogoś z duchową pewnością, istnieje osiem wartości, których uczył Buddha, prowadzących do szczęścia w tym i przyszłym życiu i do wzrostu szczodrości i zasług bogactwo materialne i rozwój. Wszystko sprowadza się do dobrego wykonywania swojej pracy. Nie ma żadnych magicznych formułek, modlitw, rytuałów czy talizmanów, które przynoszą bogactwo. A Budda nigdy nie mówił, że wiara w niego doprowadzi do jakichkolwiek materialnych nagród. Ciężka, staranna i inteligentna praca to główne składniki sukcesu. Inne wartości niezbędne do sukcesu to ważne czynniki poboczne. Na przykład, dbałość o zabezpieczenie tego, co już się zyskało, są bardzo istotne w gromadzeniu bogactwa materialnego. Człowiek nie powinien łatwo rezygnować z tego, co zgromadził w pocie czoła. Innym kluczowym czynnikiem jest przyjaźń. Buddha nieustannie o tym przypominał. Przebywanie wśród złych, niemoralnych ludzi może doprowadzić do ruiny. Ponieważ mogą nas oni zachęcać do nadmiernego picia, hazardu, rozwiązłości, nieuczciwości i innych występków. Częste i bezmyślne otaczanie się złymi ludźmi nie daje szans na zgromadzenie trwałego czy znacznego bogactwa. Mniej oczywistym zagrożeniem w naszym materialistycznym społeczeństwie są przyjaciele, którzy tworzą atmosferę chciwości i presję zdobywania dóbr. Nie byłoby to takie złe. Gdyby bogactwo było wykorzystywane mądrze. Jednak niebezpieczne jest to, że człowiek może ulec niekończącej się konsumpcyjnej i materialistycznej pogoni, a przez to zaniedbywać rozwój duchowy. Jeszcze bardziej niebezpieczna jest presja, by utrzymać rozrzutny styl życia, ponieważ w tym celu używa się wszelkich środków, bez zważania na to, że jest to nieetyczne, nielegalne, a nawet zbrodnicze. Ostatnim pobocznym czynnikiem jest zwyczajny zdrowy rozsądek, który mówi, by nie żyć ponad stan. To trudniejsze niż mogłoby się wydawać, gdyż żyjemy w społeczeństwie, w którym konsumpcjonizm jest akceptowany, a często wspierany. Nie pomaga również to, że instytucje finansowe rutynowo oferują liczne formy łatwego kredytu, by uwięzić ludzi w rozrzutnym stylu życia. Powinniśmy zawsze pamiętać, że tak naprawdę Liczy się to, jakie mamy cechy, a nie to, czy nasze rzeczy są markowe. Rozrzutność, hazard, obiadanie się i przesadne picie wydają się jak najbardziej akceptowane w dzisiejszym społeczeństwie. Dlatego odpowiedni przyjaciele mogą nam pomóc w uniknięciu takich niezdrowych zachowań, ale ominięcie tych pułapek wymaga również dużo samodyscypliny. Bogactwo duchowe i rozwój. Jednak, nawet jeśli uda nam się utrzymać otwarte wlewy i zamknięte odpływy, tworząc w ten sposób materialne bogactwo, nie możemy zaniedbać budowania i gromadzenia bogactwa duchowego. Bez duchowego wzrostu i dojrzałości, chciwość i niekończąca się rządza przyniosą ostatecznie nieszczęście i cierpienie. Człowiek sukcesu powinien pokonać pokusę gromadzenia materialnego bogactwa dla samego gromadzenia powinien także starać się go używać w sposób wartościowy, np. wspierać potrzebujących i pokrzywdzonych lub pomagać w rozpowszechnianiu damy. Jest to sposób na spłatę długu wobec społeczeństwa lub okazanie wdzięczności, ponieważ można powiedzieć, że społeczeństwo przyczyniło się do zdobycia tego bogactwa. Człowiek, który nie rozwija się ani materialnie, ani duchowo, jest jak ślepiec. Człowiek, który rozwija się materialnie, jest jak osoba ślepa na jedno oko, a ten, kto rozwija się zarówno materialnie, jak i duchowo, jest jak osoba ze zdrowym wzrokiem. Ludzie prawdziwie mądrzy używają bogactwa materialnego, by powiększyć swoje bogactwo duchowe. Do następnego życia możemy zabrać ze sobą tylko bogactwo duchowe lub kamę. Jak uniknąć upadku? Parabawa sutta mowa o niepowodzeniach. Rozdział Jak uniknąć upadku oparty jest na parabawa sutcie. Jest to krótka nauka przedstawiająca pułapki, jakich należy unikać, by rozwijać się na ścieżce materialnej, moralnej i duchowej. 1. Upadek Materialny. Człowiek lubiący spać i przesadnie udzielać się towarzysko jest apatyczny, leniwy drażliwy i górbiański. Człowiek rozrzutny bywa pijakiem, hazardistą i marnotrawi to, co zarobił. Człowiek, który już nie jest młody, ale bierze ślub z bardzo młodą osobą i jest nieustannie podejrzliwy oraz zazdrosny, jego praca traci jakość, a biznes zostaje zaniedbany. Człowiek, który daje pełnomocnictwo do załatwiania spraw komuś uzależnionemu od picia i zbytniego wydawania pieniędzy. Człowiek, który urodził się w dobrej rodzinie, ale nie jest bogaty, ma przez to nadmierną ambicję, jest zachłanny i żądny władzy. 2. Upadek moralny. Człowiek, który jest zamożny, ale nie wspiera starych rodziców mających najlepsze lata za sobą. Człowiek, który ma dużo dóbr, biżuterii i jedzenia, ale nie dzieli się z innymi. Człowiek, który jest dumny ze swojego dziedzictwa, bogactwa i statusu, ale gardzi krewnymi. Człowiek, który nie jest zadowolony ze współmałżonka i angażuje się w relacje z prostytutkami i partnerami innych. 3. Upadek duchowy Ten, kto kocha damę lub jakiekolwiek inne szlachetne nauki duchowe, rozwija się pomyślnie, natomiast człowiek niechętny tym naukom dąży do upadku. Człowiek, który woli ludzi podstępnych od cnotliwych, ktoś, kto woli niegodziwość od dobroci, człowiek, który kłamstwami zwodzi cnotliwych ludzi i nauczycieli duchowych. Każda z tych dwunastu przyczyn upadku odcina człowieka od materialnego i duchowego postępu i ostatecznie prowadzi do nieszczęścia i cierpienia. Wszystkie te przyczyny upadku są także przepisem na katastrofę finansową. Bogaty człowiek, który nie wspiera starych rodziców, jest bankrutem moralnym, a ktoś, kto stroni od szlachetnych nauczycieli duchowych, nigdy nie będzie się cieszył prawdziwym i trwałym spokojem i szczęściem. Wznioslejsza ścieżka do bogatszego, wspanialszego i szlachetniejszego życia jest otwarta przed tymi, którzy są świadomi tych niebezpieczeństw i odpowiednio kierują swoim życiem. Życie w błogosławieństwach. Mangala Sutta. Mowa o błogosławieństwie. Podstawą rozdziału Życie w błogosławieństwach jest Mangala Sutta, zwana też Mową o błogosławieństwie. To jedna z najważniejszych i najsłynniejszych nauk w buddyzmie. Buddha opisuje w niej najwyższe błogosławieństwo w życiu oraz drogę do osiągnięcia błogosławieństwa ostatecznego, czyli trwałego spokoju i szczęścia. Budda został zapytany, jaki poranny omen uważa za najlepszy i najpomyślniejszy. W starożytnych Indiach wierzono, że omeny były przepowiedniami powodzenia i szczęścia w nadchodzącym dniu. Chodziło o widok określonych rzeczy, dźwięk określonych imion oraz o pewne zapachy i smaki. Budda nie odpowiedział bezpośrednio na to pytanie, ale użył go, by wygłosić swoją najwspanialszą i najpełniejszą naukę. W odpowiedzi nie wymienił najlepszych omenów, lecz wyjaśnił, czym są prawdziwe błogosławieństwa w życiu i jak można je uzyskać. Powiedział, że zamiast kierować się przesądami i szukać znaków lub zwiastunów w nadziei na pomyślność i szczęście, możemy sami zadbać o powodzenie czy błogosławieństwo. Jest zatem jasne, że każdy z nas może wybrać kierunek w życiu i kontrolować własne przeznaczenie. Możemy zapewnić sobie wszelkie błogosławieństwa dzięki własnemu wysiłkowi, a więc nie polegać na jakichkolwiek zewnętrznych czynnikach, takich jak omeny, bogowie, modlitwy lub rytuały. Nie powinniśmy dążyć tylko do płytkich i niestałych błogosławieństw związanych ze szczęściem i pomyślnością, ale do błogosławieństw, które mają prawdziwe i trwałe znaczenie. W Mangala Sudcie Buddha powiedział, że w życiu jest 38 najwyższych błogosławieństw. Jest ich tak dużo, ponieważ najwyższe błogosławieństwa dla jednych ludzi nie będą nimi. Najwyższe błogosławieństwa człowieka na pewnym etapie życia będą odpowiadały jego indywidualnemu poziomowi rozwoju. Zatem, wraz z jego rozwojem, zmieniają się najwyższe błogosławieństwa. A zdobywanie kolejnych błogosławieństw prowadzi do dalszego postępu na ścieżce. Te 38 błogosławieństw można podzielić na 5 grup: Podstawowe Błogosławieństwa, Błogosławieństwa Poboczne, Błogosławieństwa Osobiste, Wyższe Błogosławieństwa i Najwyższe Błogosławieństwa. Każda z grup odzwierciedla osobisty i duchowy rozwój człowieka oraz cechy potrzebne do dalszego postępu. Jest to zatem bardzo szczegółowy poradnik dotyczący indywidualnego rozwoju. Jego układ jest logiczny i przejrzysty, dzięki czemu każda grupa błogosławieństw pomaga w zbudowaniu podstaw kolejnej grupy. Przedstawia najbardziej podstawowe błogosławieństwa czy cechy, które każdy powinien mieć i stopniowo prowadzi do wyższych cech, potrzebnych do osiągnięcia ostatecznego błogosławieństwa nibany. Jest to główny cel Mangala Sutty. Podstawowe błogosławieństwa: 1. Unikanie towarzystwa głupców. 2. Przebywanie z mądrymi. 3. Szanowanie tych, którzy są godni szacunku. 4. Życie w odpowiednim miejscu. 5. Dobre uczynki z przeszłości. 6. Podążanie właściwą ścieżką. Podstawowe błogosławieństwa składają się z najbardziej kluczowych i zasadniczych cech, jakie każdy powinien mieć. Elementy tej grupy trzeba utrwalać, by zapewnić sobie zarówno ziemski, jak i duchowy postęp. 1. Unikanie towarzystwa głupców Głupcy to ludzie, którzy nie potrafią odróżnić dobra od zła, a w wyniku czego krzywdzą innych swoimi działaniami. Nie przejmują się podstawową moralnością i nie dbają za bardzo o konsekwencje swoich czynów. Gdy się przebywa bezmyślnie z takimi ludźmi, trudno o jakikolwiek materialny czy duchowy postęp, ponieważ zawsze pojawiać się będzie tendencja do zachowywania się tak jak oni. Co więcej, nie powstanie pragnienie ani motywacja do czynienia dobra lub doskonalenia się. Jednak musimy być przygotowani do niesienia pomocy w razie potrzeby a także pomagania innym w doskonaleniu się. Zatem nie powinniśmy całkowicie unikać głupców. Najważniejsze jest by pozostać uważnym i nigdy nie pozwolić, żeby niekorzystnie na nas wpłynęli. To błogosławieństwo jest na samym szczycie listy Buddy i zdecydowanie powinno być najważniejsze dla każdego człowieka, ponieważ bez niego nie pojawią się żadne inne. 2. Przebywanie z mądrymi Ludzie mądrzy potrafią odróżnić dobro od zła, dzięki czemu unikają krzywdzenia innych. Są świadomi, że ich działania mają konsekwencje nie tylko w życiu obecnym, ale i w przyszłym. Odwodzą od czynienia zła i zachęcają do czynienia dobra. Starajmy się przebywać z ludźmi uczciwymi i moralnymi, ponieważ właściwe przyjaźnie są niezwykle ważne, bez względu na to, na jakim stopniu rozwoju się znajdujemy. 3 szanowanie tych, którzy są godni szacunku. Nasi rodzice, mędrcy i nauczyciele to ludzie, których powinniśmy czcić i szanować. Możemy okazywać im szacunek materialnie lub zachowaniem. Okazując im należyty szacunek, możemy czerpać korzyści z ich przewodnictwa i dalej się od nich uczyć. 4. Życie w odpowiednim miejscu. Odpowiednie miejsce ma znaczenie zarówno na poziomie materialnym, jak i duchowym. Na poziomie materialnym oznacza to spokojne miejsce, gdzie życie i własność są rozsądnie zabezpieczone. Na poziomie duchowym jest to miejsce i czas, w którym znane są nauki Buddy, więc można z nich korzystać i praktykować w spokoju. Błogosławieństwo życia w odpowiednim miejscu pozwala na rozwój zarówno materialny, jak i duchowy. 5. Dobre uczynki z przeszłości. Nieustannie zbieramy żniwo naszych uczynków z przeszłości. Na przykład, jeśli pomogliśmy wielu ludziom, prawdopodobnie, gdy sami będziemy potrzebować pomocy, udzieli nam jej ktoś, komu my kiedyś pospieszyliśmy z ratunkiem. Tak samo, jeśli będziemy kontynuować pomaganie, prawdopodobnie w przyszłości pomoże nam ktoś, komu właśnie pomocy udzielamy. Zatem powinniśmy nadal czynić dobro, żeby zadbać o przyszłość. Jest to podwójne błogosławieństwo uczynionego dobra w przeszłości i możliwości czynienia dobra, żeby zadbać o przyszłość. 6. Podążanie właściwą ścieżką Większość ludzi nie ma pojęcia, że podążanie właściwą ścieżką, a jeszcze mniej osób wie, jaką trzeba obrać. Nieodpowiednia ścieżka to ścieżka rozwiązłości, chciwości i ignorancji, a odpowiednia moralności, szczodrości i mądrości. Bycie świadomym właściwej ścieżki i podążanie nią ku materialnemu i duchowemu rozwojowi jest wspaniałym błogosławieństwem. Błogosławieństwa poboczne: 7. Dobre wykształcenie 8. Sprawne wykonywanie pracy 9. Przestrzeganie kodeksu dyscypliny 10. Praktyka uprzejmej mowy 11. Wspieranie rodziców 12 troska o współmałżonka i dzieci. 13. Wykonywanie zawodu, który nie przynosi krzywdy. Ta grupa błogosławieństw związana jest z przygotowaniem do dorosłości i życia rodzinnego. Są to czynniki potrzebne do pomyślnego, harmonijnego i wartościowego życia materialnego. Błogosławieństwa poboczne pozwalają na dalszy rozwój prowadzący do wyższych ideałów. 7. Dobre wykształcenie odnosi się zarówno do ogólnej, jak i moralnej edukacji. Dobre wykształcenie ogólne jest niezbędne do uzyskania dobrobytu materialnego, a dobre wykształcenie moralne, jak przyswajanie nauk buddy, jest ważne dla dobrobytu duchowego. 8. Sprawne wykonywanie pracy. Powinniśmy być zdolni do utrzymania siebie i rodziny, dlatego trzeba umieć zarabiać na godziwe życie. Do tego niezbędne są umiejętności, kwalifikacje i właściwe ich zastosowanie w pracy. Możliwość zarobienia na życie bez potrzeby walki o przetrwanie czy uciekania się do nieuczciwości lub przestępstwa jest niezbędna zarówno w rozwoju materialnym, jak i duchowym. 9. Przestrzeganie kodeksu dyscypliny Przestrzeganie pięciu wskazań. Wzmacnia nasze postanowienie i umiejętność unikania niemoralnych i krzywdzących czynów. Przestrzeganie takiego kodeksu dyscypliny uchroni nas przed problemami i trudnościami, które ostatecznie przynosi negatywne działanie. 5 wskazań: 1. Powstrzymywanie się od zabijania żywych istot 2. Powstrzymywanie się od brania tego, co nie zostało dane 3. Powstrzymywanie się od niewłaściwego zachowania seksualnego. 4. Powstrzymywanie się od kłamstwa i fałszywej mowy. 5. Powstrzymywanie się od nadużywania alkoholu i narkotyków. 10. Praktyka uprzejmej mowy. Mowa jest główną formą interakcji z innymi członkami społeczeństwa. Jeśli nieustannie będziemy kłamać, plotkować, ganić i mówić źle o innych, przysporzymy sobie wielu wrogów, a ludzie nie będą nas lubić ani nam ufać. To w dużym stopniu przeszkadza w materialnym i duchowym rozwoju, na jaki mamy nadzieję. Dlatego zawsze powinniśmy mówić to, co prawdziwe, znaczące, przyjemne i korzystne dla nas i innych. 11. Wspieranie rodziców Rodzice wprowadzili nas na ten świat i troszczyli się o nas od chwili narodzin. Jedynie najbardziej bezduszni i nieczuli ludzie nie pomogliby rodzicom. Powinniśmy okazywać im wdzięczność przez wspieranie materialne i fizyczne, gdy tego potrzebują, oraz przez odwdzięczanie się za miłość i troskę. Buddha powiedział, że jedyny sposób na pełne odwdzięczenie się rodzicom, to dzielenie się z nimi damą, uczenie ich jej. 12. Troska o współmałżonka i dzieci. Choć wydaje się to oczywiste, są ludzie, którzy nie spełniają tego podstawowego obowiązku wobec rodziny. Powinniśmy wspierać współmałżonków i być im wierni, dbać o potrzeby materialne dzieci, a także dawać im rodzicielskie wsparcie i zapewnić dobre wykształcenie. Wlicza się w to kluczowy obowiązek uczenia ich damy dla ich długotrwałego spokoju i szczęścia. Właściwa troska o rodzinę. Jest równoznaczna z posiadaniem domu pełnego spokoju i harmonii, i jest to kolejny ważny czynnik niezbędny w duchowym rozwoju. 13. Wykonywanie zawodu, który nie krzywdzi innych. Zgodnie ze szlachetną ośmioraką ścieżką, powinniśmy unikać zatrudnienia, które wiąże się z zabijaniem, sprzedażą mięsa, handlem ludźmi, bronią, truciznami i środkami odurzającymi. Należy także unikać zatrudnienia, które jest nieetyczne, niemoralne i nielegalne. Podejmowanie pracy, która powoduje krzywdę innych, nie pozwoli na spokój umysłu niezbędny do rozwoju duchowego. Zatem możliwość zarobkowania wolnego od szkodliwych działań to wielkie błogosławieństwo. Błogosławieństwa osobiste 14. Dobroczynność 15. Praktykowanie moralnego zachowania 16: pomaganie krewnym i rodzinie 17: służenie społeczeństwu 18: powstrzymywanie się od złego 19: brak chęci czynienia zła 20: unikanie środków odurzających 21: sumienność we właściwej praktyce. Elementy tej grupy to kroki do dalszego rozwoju osobistego. Należy przejść do tego etapu, gdy już się ugruntujemy w sferze rodziny i pracy. Kiedy te osobiste błogosławieństwa staną się naszym udziałem, przejście do wyższych ideałów duchowych nastąpi bardzo gładko. 14. Dobroczynność Chciwość, pragnienie i zbytnie przywiązanie są przyczynami nieszczęścia i cierpienia. Dzięki dobroczynności Osłabiamy negatywne cechy, a kultywujemy współczucie, szczodrość i bezinteresowność. Możemy pomóc innym materialnie naszymi wysiłkami, lub datkami albo duchowo przez dzielenie się damą. Dobroczynność powinna być pozbawiona żalu, dyskryminacji czy ukrytych motywów. Szczera życzliwość wobec innych przynosi dużo miłości i dobrej woli nam samym i naszej rodzinie. Możliwość pomagania innym to wspaniałe błogosławieństwo. A robiąc to, zapewniamy sobie więcej błogosławieństw w przyszłości. 15 Praktykowanie moralnego zachowania. Zamiast zwyczajnie przestrzegać kodeksu dyscypliny i unikać negatywnych działań możemy przejść na wyższy poziom praktyki. Dobrym sposobem jest wzmacnianie pozytywnej strony pięciu wskazań. Doprowadzi to do jeszcze wspanialszego postępu duchowego. Pięć pozytywnych wskazań: 1. Praktyka niekrzywdzenia i współczucia, 2. Praktyka życzliwości i szczodrości, 3. Praktyka wierności i odpowiedzialności, 4. Praktyka prawdomówności i życzliwej mowy, 5. Praktyka samokontroli i uważności. 16. Pomoc krewnym i przyjaciołom. Poza pomaganiem najbliższej rodzinie, powinniśmy pomagać naszym krewnym i przyjaciołom, znajdującym się w potrzebie. Gdy w takich sytuacjach pomagamy sobie nawzajem, tworzymy dobrą wolę pomiędzy ludźmi, którzy nas otaczają, a to wspiera nasz postęp duchowy. 17. Służenie społeczeństwu. Wyrazem jeszcze wyższej szczodrości. Jest ogólna pomoc społeczeństwu. Można pomagać na przykład w budowaniu szkół, szpitali, schronisk, dróg lub w zbieraniu funduszy na te cele. Przyniosą one korzyść wszystkim. Sadzenie roślin i drzew wspomaga środowisko i ekologię, czyli pomaga planecie. Równie ważne jest udzielanie pomocy potrzebującym, chorym i ludziom w podeszłym wieku. Jeżeli mamy chęć i środki, by służyć społecznie. Jesteśmy prawdziwie błogosławieni, ponieważ już rozwinęliśmy w sobie dużo szczodrości i współczucia. 18. Powstrzymywanie się od złego. Zło w buddyzmie oznacza wszelkie działanie, które krzywdzi nas, innych lub obie strony. Powinniśmy powstrzymywać się od takich działań. 10 niewłaściwych czynów: 3 czyny cielesne: 1. Zabijanie. 2. Kradzież. 3. Niewłaściwe zachowanie seksualne. 4. Czyny słowne. 4. Kłamstwo. 5. Oszczerstwo. 6. Nieuprzejma mowa. 7. Plotki. 3. Czyny mentalne. 8. Pożądliwość. 9. Zła wola. 10. Błędny pogląd. Na przykład niezgadzanie się z prawem kammy i odradzania. 19. Brak chęci czynienia zła. Kiedy stanowczo przestrzegamy pięciu wskazań i powstrzymujemy się od dziesięciu niewłaściwych czynów, okazuje się, że nie chcemy już popełnić żadnego z nich. Zaczynamy naprawdę zdawać sobie sprawę, że skoro sami nie chcemy być ofiarami takich działań, powinniśmy unikać wyrządzania krzywdy innym. Naturalne wzbranianie się przed czynieniem zła jest wspaniałym błogosławieństwem. 20. Unikanie środków odurzających Budda kładł nacisk na ten punkt w wielu naukach, jako jeden z pięciu wskazań chroni pozostałe cztery. Stanowczo odradzał zażywania środków odurzających, ponieważ kiedy znajdujemy się pod ich wpływem, możemy popełnić szkodliwe czyny, których w innym przypadku byśmy się nie dopuścili. Byłoby ogromną stratą, gdybyśmy przez picie lub narkotyki zaprzepaścili postępy w rozwoju osobistym. Unikanie środków odurzających jest kolejnym wspaniałym błogosławieństwem. 21. Sumienność we właściwej praktyce. Zrozumieliśmy, co jest potrzebne do rozwoju i przestrzegamy tego. Następny krok to utrwalenie praktyki i niedopuszczenie, by zepsuła się z powodu niedbałości. Lub przepadła w efekcie samozadowolenia. Powinniśmy być uważni w kontynuowaniu i ulepszaniu właściwej praktyki. Jeśli będziemy praktykować dziesięć właściwych czynów, zobaczymy, że o wiele łatwiej będzie nam przejść do wyższych błogosławieństw. Dziesięć właściwych czynów. Trzy czyny cielesne: 1. Współczucie. 2. Szczodrość. 3. Samokontrola. 4 czyny słowne: 4 Wiarygodna Mowa, 5 Uprzejma Mowa, 6 Przyjemna Mowa, 7 Znacząca Mowa, 3 czyny mentalne, 8 Współradość, 9 Miłująca Dobroć, 10 Właściwy Pogląd Wyższe Błogosławieństwa, 22 Okazywanie szacunku 23 Pokora 24 Zadowolenie 25 Wdzięczność 26 Słuchanie dammy w odpowiednim czasie 27 Cierpliwość 28 Słuchanie rad 29 Przebywanie z mnichami i nauczycielami duchowymi 30 Rozmawianie o damie Nasze życie nie powinno się już skupiać na tym, co doczesne i materialne. Ideały duchowe stały się ważniejsze. Wyższe błogosławieństwa to ostatni stopień w przygotowaniu do wyruszenia ścieżką do nibany. 22. Okazywanie szacunku Możemy okazać szacunek potrójnemu klejnotowi, buddzie, damie i sędzie, przez zastanowienie się nad ich wysublimowanymi cechami. Szacunek dla starszych mnichów i nauczycieli buddyjskich pozwala na dalszą naukę i przewodnictwo. Możemy go okazać przez uważne obchodzenie się z nimi i pełne szacunku zachowanie. Ponadto okazywanie szacunku Buddzie pomaga nam wejść w dobry stan umysłu, pomagający w uczeniu się i praktykowaniu dammy. Praktykowanie szacunku zwiększa też naszą pokorę i wdzięczność. 23 Pokora: Ludzie, którzy odnieśli sukces w rozwoju, mogą zacząć myśleć, że wiedzą już wszystko i są lepsi od innych. Gdy tak się dzieje, trudno zachować odpowiednie nastawienie i otwarty umysł, by uczyć się od innych i akceptować głębsze nauki. Buddha przypomina nam, że duma i zarozumiałość to dwie największe przeszkody na drodze do nieprzerwanego rozwoju duchowego. Nieustanna pokora jest zatem wspaniałym błogosławieństwem. 24. Zadowolenie. Różni ludzie mają różne wymagania w życiu, a zadowolenie wcale nie oznacza, że nie powinniśmy ciężko pracować i dążyć do doskonalenia siebie. Mimo że rzeczy materialne są potrzebne do przetrwania i wygody, kluczem jest wiedza, kiedy ma się już wystarczająco dużo. Istnieją niezwykle bogaci ludzie, którzy są nieszczęśliwi, ponieważ myślą, że wciąż mają za mało. Mądry człowiek zdaje sobie sprawę, że nieustanne pragnienie zaspokojenia rządzy materialnej jest jak picie słonej wody, nieuchronnie prowadzi do niezadowolenia, frustracji i cierpienia. Znalezienie własnego poziomu zadowolenia to znalezienie prawdziwego spokoju ducha, zadowolenie jest najwspanialszym bogactwem. 25. Wdzięczność. Mówi się, że na tym świecie jest niewielu ludzi, którzy zadają sobie trud pomagania innym. Jeszcze mniej jest tych, którzy są wdzięczni za pomoc, jaką otrzymali. Wdzięczności towarzyszy zazwyczaj podziękowanie i uznanie, a także pragnienie, by oddać przysługę. Wszystko to prowadzi do obustronnej życzliwości oraz do dobrej woli i przynosi jeszcze więcej błogosławieństw w przyszłości. 26. Słuchanie damy w odpowiednim czasie. Każdy czas jest odpowiedni, by czytać o damie lub jej słuchać. Jednak dobry czas jest wtedy, gdy mamy problemy, zmartwienia czy wątpliwości. Przynosi to spokój, pewność i wiarę, gdy najbardziej tego potrzebujemy. Nie każdy ma okazję, lub środki, by usłyszeć damę i uczyć się jej. Powinniśmy zawsze mieć z nią kontakt i nie pozwolić, by to wspaniałe błogosławieństwo poszło na marne. 27. Cierpliwość Mówi się, że cierpliwość jest najwyższą cnotą i cechą, którą najtrudniej wypracować. Zawsze będziemy podlegać zmieniającym się warunkom i kaprysom ludzi, którzy nas otaczają. Większość tych rzeczy jest poza naszą kontrolą, i jeżeli pozwolimy im zbytnio na nas wpływać, będziemy cierpieć z powodu niepotrzebnego stresu, niezadowolenia i gniewu. Powinniśmy mieć cierpliwość także do siebie, gdy popełnimy błąd lub ześlizgniemy się z duchowej ścieżki i dalej starać się najlepiej jak potrafimy. Cierpliwość jest wspaniałym błogosławieństwem i prowadzi do wyrozumiałości, przebaczenia i tolerancji. Pozwala na spokój, pogodę ducha oraz opanowanie i utrzymanie czystego umysłu w każdej sytuacji. 28. Słuchanie rad. Wielu ludzi ma olbrzymi problem ze słuchaniem rad, nie mówiąc o przyjmowaniu krytyki. Jednak nie możemy zyskać głębszej wiedzy i naprawdę się rozwijać, gdy duma i upór będą stały nam na drodze. Otwartość, akceptacja i pokora, gdy ktoś nas poprawia, jest niezbędna. Ponieważ nie jesteśmy doskonali i zawsze możemy wiele się nauczyć od innych. 29. Przebywanie z mnichami i nauczycielami duchowymi. Spotkanie takich ludzi daje możliwość uczenia się od nich, ponieważ ich wiedza i pogoda ducha zachęcają i inspirują. Przypominają nam również, że na tym świecie jest coś więcej niż tylko to, co zmysłowe i materialne. To nam także pokazuje, że jest wielu ludzi, którzy są już daleko na ścieżce duchowej. Przebywanie z nimi powinno motywować nas do praktykowania czterech niebiańskich albo boskich siedzib. Brahma-vihara, ponieważ kultywowanie tych szlachetnych cech, wprowadzi nasze umysły w duchowy i boski stan. Cztery siedziby niebiańskie: 1. Miłująca dobroć, 2. Współczucie. Trzy, Współradość 4. Zrównoważenie. 30. Rozmawianie o Damie. Dyskusja i rozmowa na temat Damy pomaga błogosławieństwu słuchania i uczenia się. Dzięki temu zapewniamy sobie błogosławieństwo przebywania z duchowymi przyjaciółmi, którzy są na tej samej ścieżce. Mamy także możliwość podzielenia się z innymi tym, czego sami się nauczyliśmy. Oraz dalszego rozwijania wiedzy i zrozumienia nauk Buddy. W ten sposób mamy częsty kontakt z Damą, a to jest czynnik prowadzący bezpośrednio do najwyższych błogosławieństw. Najwyższe błogosławieństwa: 31. Praktyka powściągliwości: 32. Życie według szlachetnej ośmiorakiej ścieżki: 33. Rozumienie czterech szlachetnych prawd, 34. Osiągnięcie nibany. 35. Bycie poza wpływem ziemskich uwarunkowań. 36. Wolność od smutku. 37. Wolność od skażeń. 38. Trwały spokój i bezpieczeństwo. Na tym etapie rozwój materialny nie jest już priorytetem. Cele życiowe się zmieniły. Jest to poziom poważnej praktyki duchowej, nakierowanej na osiągnięcie najwyższych błogosławieństw, ścieżki i owocu ścieżki w drodze do Nibbany. Ścieżka do Nibbany. 31. Praktyka powściągliwości. Przeszliśmy teraz do najwyższego etapu, na którym potrzebny jest większy wysiłek, by dalej się rozwijać. Zmysłowe pragnienia i fizyczny dyskomfort nie powinny już tak łatwo nami kierować. Powinniśmy nauczyć się, jak utrzymać skupienie na ścieżce. Podstawowym sposobem jest ścisłe przestrzeganie pięciu wskazań, lub jeszcze lepiej przestrzeganie ośmiu wskazań. Dla wielu praktykujących buddystów, tradycją jest przestrzeganie ośmiu wskazań w dniu nowiu i pełni księżyca, ale można ich przestrzegać także w inne dni. Dobrym sposobem na ćwiczenie się w pościągliwości jest udział w odosobnieniach medytacyjnych, gdzie można praktykować osiem wskazań przez dłuższy czas. Pozwala nam to również na prowadzenie prostego życia, zapewniającego mentalną i cielesną dyscyplinę potrzebną do ścisłego podążania ośmioraką ścieżką. Medytacja, zwłaszcza vipassana, czy też medytacja wglądu, uczy najlepszego sposobu na powściągliwość. Czyli nieustannej uważności. Osiem wskazań: 1. Powstrzymywanie się od zabijania żywych istot. 2. Powstrzymywanie się od brania tego, co nie zostało dane. 3. Powstrzymywanie się od aktywności seksualnej. 4. Powstrzymywanie się od kłamstwa i fałszywej mowy. 5. Powstrzymywanie się od zażywania środków odurzających. I narkotyków. 6. Powstrzymywanie się od jedzenia po południu. 7. Powstrzymywanie się od śpiewu, tańca, muzyki, oglądania przedstawień, używania perfum, kosmetyków i ozdób. 8. Powstrzymywanie się od używania wysokich lub luksusowych siedzeń lub łóżek. 32. Życie według szlachetnej, ośmiorakiej ścieżki. Na tym poziomie dojrzałości duchowej, błogosławieństwo nie wiąże się ze zwykłym, powierzchownym przestrzeganiem zasad ośmiorakiej ścieżki. Tu chodzi o poważne i uważne trzymanie się każdego punktu ścieżki. Poprzednie błogosławieństwa są przygotowaniem do zdeterminowanego i sumiennego kroczenia ścieżką. Ośmioraką ścieżkę można w skrócie podzielić na trzy grupy według jej aspektów. Są to moralność, rozwój umysłu, Mądrość, Szlachetna ośmioraka ścieżka, Grupa moralności. 1. Właściwa mowa. Powstrzymywanie się od kłamstwa, oszczerstwa, nieprzyjemnej mowy i plotkowania. Kultywowanie prawdziwej, jednoczącej, uprzejmej i pełnej znaczenia mowy. 2. Właściwe działanie. Powstrzymywanie się od zabijania, kradzieży. I niewłaściwego zachowania seksualnego, kultywowanie niewinności, szczerości i wierności. 3. Właściwy sposób życia. Unikanie zatrudnienia wiążącego się z zabijaniem zarówno ludzi, jak i zwierząt, sprzedażą mięsa, handlem ludźmi, bronią, truciznami i środkami odurzającymi. Ponadto unikanie zatrudnienia, które jest nieetyczne, niemoralne i nielegalne. Grupa Rozwoju umysłu. 4. Właściwy wysiłek. Stosowanie dyscypliny umysłowej pomagającej w zapobieganiu powstawania niewłaściwych myśli i rozpraszaniu tych, które już powstały. Rozwijanie właściwych myśli i podtrzymywanie tych, które już powstały. 5. Właściwa uważność. Świadomość ciała, pozycji ciała i doznań. Świadomość umysłu, myśli, emocji i uczuć świadomość dammy 6 właściwe skupienie praktykowanie medytacji żeby wyćwiczyć umysł w skupieniu i zdyscyplinowaniu co pomaga pielęgnować i zdobywać mądrość grupa mądrości 7 właściwy pogląd zrozumienie i zaakceptowanie czterech szlachetnych prawd 8 właściwe nastawienie Kultywowanie myśli przepełnionych szczodrością, miłującą dobrocią i współczuciem. 33. Zrozumienie Czterech Szlachetnych Prawd Gdy kroczymy ośmioraką ścieżką, pojawia się prawdziwe zrozumienie Czterech Szlachetnych Prawd. Różni się to od wiedzy akademickiej opartej na badaniach, czy od zwykłego zrozumienia wynikającego z myślenia. Jest to głębokie i oparte na doświadczeniu zrozumienie prawd rzeczywistości i istnienia, wyrastające z uważnej praktyki moralności, rozwoju mentalnego i mądrości. Każdy czynnik ośmiorakiej ścieżki podtrzymuje i wspiera rozwój pozostałych elementów. Na przykład moralność jest fundamentem rozwoju mentalnego, który wiedzie do mądrości. Mądrość pozwala zobaczyć korzyści płynące z moralności, w której będziemy się dzięki temu umacniali. Podwyższony standard moralności pozwala na wyższy poziom rozwoju mentalnego, a ten prowadzi do pogłębiania mądrości. Taki cykl duchowego wzrostu trwa dalej i prowadzi ku zrozumieniu czterech szlachetnych prawd i ostatecznego osiągnięcia nibany, niczym idąca w górę spirala. Cztery szlachetne prawdy. 1. Dukka dotyczy wszystkich istot. Dukka tłumaczona jest zazwyczaj jako cierpienie, ale w rzeczywistości znaczenie tego słowa obejmuje bardzo dużo negatywnych uczuć, takich jak stres, niezadowolenie i cierpienie fizyczne. Dukka istnieje, ponieważ wszystkie żywe istoty są narażone na choroby, rozłąkę z ukochanymi, niezaspokojenie pragnień, starość i śmierć. 2. Dukka powstaje z pragnienia i żądzy. Wszystkie żywe istoty pragną doświadczać przyjemnych i unikać nieprzyjemnych doznań. Mogą to być doznania fizyczne lub psychiczne, a dukka powstaje, gdy owe pragnienia nie zostaną zaspokojone. 3. Dukka może być przezwyciężona dzięki usunięciu pragnienia i żądzy. Nibbana to stan spokoju, w jakim wszelka chciwość, niechęć i ułuda, a zatem jakakolwiek duka została usunięta. 4. Jest droga wyjścia z dukki, a jest nią szlachetna ośmioraka ścieżka. Można zredukować, osłabić i ostatecznie wyeliminować dukkę oraz osiągnąć nibane przez kroczenie ścieżką, tak jak uczył Budda. 34. Osiągnięcie nibany wszyscy możemy osiągnąć nibane. Może nie stanie się to od razu, ale możliwe jest osiągnięcie poziomu, który zapewnia nibane. Przebudzenie niekoniecznie jest całkowite i niekoniecznie przychodzi nagle. U większości ludzi dzieje się to stopniowo. Istnieją cztery etapy prowadzące do przebudzenia: wchodzący w strumień, raz powracający, niepowracający i godny arachant. Każdy, kto osiągnął pierwsze trzy poziomy, może przejść do wyższych w zależności od swojej praktyki. Aby uzyskać pełne przebudzenie, należy uwolnić się od dziesięciu kajdan, bądź przeszkód. Dziesięć Kajdan. 1. Przekonanie, że po śmierci nic z nas nie zostaje, lub z drugiej strony wiara w trwałą, niezmienną jednostkę, nieśmiertelną duszę, która istnieje po śmierci. 2 sceptycyzm lub irracjonalne wątpliwości dotyczące nauk Buddy, zwłaszcza tych o kamie i odrodzeniu. 3. Wiara, że można się oczyścić dzięki składaniu ofiar, rytuałom i ceremoniom. 4. Przywiązanie do przyjemności zmysłowych. 5. Gniew i zła wola. 6. Pragnienie istnienia w wymiarze subtelnej materii niebiańskie istnienie. 7. Pragnienie istnienia w bezkształtnym wymiarze, bardziej wyrafinowane niebiańskie istnienie. 8. Pycha i duma. 9. Niepokój i niezadowolenie. 10. Niewiedza i ułuda. Wchodzący w strumień ma przed sobą najwyżej siedem wcieleń, zanim osiągnie pełne przebudzenie. Ktoś taki wszedł w strumień do nibany. W pozostałych wcieleniach odrodzi się w królestwie ludzkim lub niebiańskim, nigdy w niższym. Wchodzący w strumień porzucił pierwsze trzy kajdany, jednak przed nim długa droga, ponieważ musi jeszcze zerwać kolejne dwa czwarte i piąte lub w pełni pozbyć się wszystkich. Cechą charakterystyczną wchodzącego w strumień jest to, że ściśle i z łatwością przestrzega pięciu wskazań, a także jest bardzo niechętny popełnianiu jakichkolwiek szkodliwych czynów. Inną jego cechą jest niepodważalna wiara w Buddę, damę i szlachetną sangę. Owe cechy mogły powstać w sposób naturalny, prawdopodobnie jako pozostałość z poprzedniego wcielenia, lub rozwinąć się w obecnym życiu, dzięki poważnemu praktykowaniu ośmiorakiej ścieżki. Raz powracający. Zanim osiągnie pełne przebudzenie, ma przed sobą tylko jedno wcielenie w królestwie ludzkim lub niebiańskim. Całkowicie uwolnił się od pierwszych trzech kajdan i osłabił kolejne dwa, czwarte i piąte, ale jeszcze nie pozbył się ich. Niepowracający przeżyje ostatnie wcielenie w bardzo wysokim i wyrafinowanym niebiańskim królestwie, w którym uzyska pełne przebudzenie. Porzucił on pięć pierwszych kajdan. Arahant pozbył się wszystkich dziesięciu i osiągnął pełne przebudzenie. Wyzwolił się od odradzania i osiągnął nibbane. Każdy z nas powinien się starać, by zostać przynajmniej wchodzącym w strumień. Jest to w zasięgu wszystkich oddanych buddystów, mnichów, mniszek bądź świeckich, którzy zaakceptują damę, wierzą w nią i żyją zgodnie z ośmioraką ścieżką. Dzięki poświęceniu i szczerym wysiłkom, można to uzyskać już w obecnym życiu. Osiągnięcie nibany staje się wtedy tylko kwestią czasu. Owoce ścieżki. Poniżej przedstawione są owoce ścieżki, najwyższe błogosławieństwa, osiągane przez przebudzonych. Choć nie możemy jeszcze otrzymać wszystkich tych błogosławieństw, to przynajmniej możemy doświadczyć i posmakować owoców ścieżki do nibany nawet tylko skosztowanie nibany zachęci nas do dalszych wysiłków 35 bycie poza wpływem ziemskich uwarunkowań w naszym życiu zawsze będą zachodzić zmiany niektóre spowodują radość inne smutek naturą istnienia jest to, że podlega zmianom które oscylują między skrajnościami zrozumienie tej nieustannie zmieniającej się natury istnienia i praktykowanie zrównoważenia Pozwoli nam na pozostanie poza wpływem ziemskich uwarunkowań. Osiem ziemskich uwarunkowań: zdobywanie i strata, honor i hańba, pochwała i nagana, przyjemność i ból. 36. Wolność od smutku: Smutek, rozpacz, żal i zmartwienie są częścią życia. Wyrastają zgnięcia i przewiązywania się do rzeczy, których pragniemy i które kochamy. Ludzie przebudzeni rozumieją prawdę o przemijaniu, cokolwiek powstaje, musi pewnego dnia przestać istnieć. Dzięki stawieniu czoła tej prawdzie i zrozumieniu jej, człowiek może uwolnić się od smutku. 37. Wolność od skażeń. Skażenia takie jak chciwość, niechęć i Łuda są głównymi przyczynami wszelkiego cierpienia i niezadowolenia. Nawet najbardziej subtelne aspekty skażeń powinny zostać usunięte. Obejmują one pragnienie i lgnięcie, niechęć i irytację, brak zainteresowania i ignorancję. Osoby przebudzone są całkowicie wolne od wszystkich skażeń. 38 Trwały spokój i bezpieczeństwo. W przeciwieństwie do nieustannie zmieniającej się i niezadowalającej natury naszego przyziemnego istnienia, spokój i szczęście nibany są trwałe. Nawet najlżejszy smak nibany nigdy nie zniknie. Zatem osiągnięcie nibany to ostateczne błogosławieństwo doskonałego spokoju i całkowitego bezpieczeństwa. W skrócie, ci, którzy przestrzegają tych nauk, Osiągną całkowite bezpieczeństwo i niekończące się szczęście, gdziekolwiek są. To 38 najwyższych błogosławieństw. Dzięki kultywowaniu 38 błogosławieństw, wszyscy możemy cieszyć się życiem pełnym błogosławieństw. Mówi się, że pod koniec nauk Buddy, zawartych w Mangala Sutcie, wielka liczba istot osiągnęła owoce wejścia w strumień. Raz powracającego i niepowracającego. Podsumowanie. Buddha wiedział, że nie każdy jest gotowy lub zdolny do życia skupionego na intensywnej praktyce duchowej. Większość ludzi jest zadowolona z życia domowego, prowadzenia biznesu, udziału w aktywnościach społecznych i miłego spędzania czasu. Mówił, że nie ma nic złego w cieszeniu się rodziną, dobrami materialnymi i przyjemnościami życia. Jednak wyraźnie podkreślał, że pogoń za własnym szczęściem nie powinna odbywać się kosztem innych. Takie szczęście będzie krótkotrwałe i ostatecznie doprowadzi do cierpienia. Gdy bezinteresownie pomagamy i przynosimy radość innym, utrwalamy własne szczęście i utrzymamy je przez długi czas. Każdy może zauważyć, że wiele nauk w tej książce opartych jest na zwykłym zdrowym rozsądku. Niestety nie wszyscy stosują ten rozsądek w życiu codziennym. Niniejsze nauki pokazują i przypominają nam, jak powinniśmy kierować życiem dla własnego dobra, ale i dla dobra społeczeństwa. Staranne rozważenie i przestrzeganie tych nauk praktycznie gwarantuje spokój i szczęście nie tylko nam, ale też naszym rodzinom i społeczności. Tworzy to warunki dla jeszcze większego spokoju i szczęścia w obecnym życiu, ale i w wielu przyszłych. A dla tych, którzy szczerze i sumiennie praktykują, osiągnięcie ostatecznego błogosławieństwa nibany jest jedynie kwestią czasu. Daj szansę nauką Buddy. Włóż odrobinę wysiłku i doświadcz rezultatów na własnej skórze. Jeśli będą ci odpowiadały, podziel się z przyjaciółmi i rodziną, by także mogli odnieść korzyść. Budda pokazał drogę. My musimy po prostu kroczyć tą ścieżką. Załącznik pierwszy. Singala Sutta. Mowa do Singali. Oto com usłyszał. Pewnego razu błogosławiony przebywał niedaleko miasta Radziagachy w bambusowym gaju, w miejscu karmienia wiewiórek. W owym czasie Singalaka, syn gospodarza, wstał o wczesnej porze i wyszedłszy z Radziagachy, w upranym odzieniu, z umytymi włosami, mając dłonie w andziali, zaczął czcić poszczególne kierunki świata. Wschód, południe, zachód, północ, to co poniżej i powyżej. Wtedy to błogosławiony przed południem, ubrawszy się, wziąwszy miskę i szatę, udał się do Radziagachy po Jałmużnę. Błogosławiony dostrzegł syna gospodarza, Singalake, który wstał o wczesnej porze i wyszedłszy z Radiaganchy, upranym odzieniu, z umytymi włosami, mając dłonie w Andziali, zaczął czcić poszczególne kierunki świata: wschód, południe, zachód, północ to, co poniżej i powyżej. Błogosławiony, dostrzegłszy Singalake, syna gospodarza, powiedział: Kim jesteś, synu gospodarza, że wstajesz o wczesnej porze i wyszedłszy z Radiagachy w upranym odzieniu, z umytymi włosami, mając dłonie w andziali, zaczynasz czcić poszczególne kierunki świata: wschód, południe, zachód, północ to, co poniżej i powyżej. Mój ojciec, czcigodny, gdy jego czas się wypełniał, rzekł do mnie: Czci synu kierunki, a ja, czcigodny, ojcowskie słowo szanuję uznaje za ważne, wysoko je cenię, oddaje mu cześć. Dlatego wstaję o wczesnej porze i wyszedłszy z radziagachy w upranym odzieniu, z umytymi włosami, mając dłonie w andziali, zaczynam czcić poszczególne kierunki świata. Wschód, południe, zachód, północ, to co poniżej i powyżej. Synu gospodarza, w dyscyplinie szlachetnych nie powinno się czcić w ten sposób sześciu kierunków. Jak zatem, czcigodny, w dyscyplinie szlachetnych powinno się czcić sześć kierunków? Wspaniale byłoby, czcigodny, gdybyś błogosławiony objaśnił mi tę damę, jak w dyscyplinie szlachetnych powinno się czcić sześć kierunków. Zatem, synu gospodarza, słuchaj z należytą uwagą tego, co powiem. Tak będzie, czcigodny. Singalaka, syn gospodarza, posłyszał Błogosławionego. Oto, co Błogosławiony powiedział. Synu gospodarza, uczeń szlachetnych, wyzbywa się czterech zanieczyszczonych działań, nie tworzy czterech podstaw złych działań, nie ulega sześciu rodzajom marnotrawienia majątku. W ten sposób unika czternastorakiego zła i pokrywa sześć kierunków, w obu światach osiąga zwycięstwo. Będzie przygotowany na tym świecie, jak i w świecie ponad tym, gdy nastąpi rozpad ciała, po śmierci. Pojawi się on w pomyślnym stanie, w świecie niebios. Które to cztery zanieczyszczone działania, jakich się wyzbywa? Zabijanie żywych istot, synu gospodarza. To zanieczyszczone działanie. Branie tego, co nie zostało dane, niewłaściwe prowadzenie się w sferze pragnień zmysłowych. Niewłaściwa mowa to zanieczyszczone działanie. Oto cztery zanieczyszczone działania, których się wyzbywa. To właśnie powiedział Błogosławiony. Powiedziawszy to, spełniony nauczyciel także i to powiedział: Zabijanie żywych istot, branie tego, co nie zostało dane, i, powiadam, niewłaściwa mowa, a także chodzenie do żony innego, przez mędrców nie jest pochwalane. Które to cztery podstawy złych działań, jakich nie tworzy? Podążanie ścieżką pożądania, która tworzy złe działania, nienawiści, ułudy. Podążanie ścieżką strachu, która tworzy złe działania, synu gospodarza, uczeń szlachetnych, nie podąża ścieżką pragnień. Nienawiści, ułudy, nie podąża ścieżką strachu. Oto cztery podstawy złych działań, których nie tworzy. To właśnie powiedział Błogosławiony. Powiedziawszy to, spełniony nauczyciel, także i to powiedział. Kto przez pożądanie, nienawiść, strach, ułudę. Narusza damę, tego sława niknie jak księżyc w nowiu. Kto przez pożądanie, nienawiść, strach ułudę, nie narusza damy, temu sławy przybywa jak księżycowi w pełni. Które to sześć rodzajów marnotrawienia majątku, jakimi nie ulega? Przywiązanie do spożywania destylowanych i sfermentowanych trunków, które są przyczyną braku dbałości synu gospodarza, jest marnotrawieniem majątku. Przywiązanie do przemierzania ulic o niewłaściwej porze, do chodzenia na festiwale, do hazardu, który jest przyczyną braku dbałości, do złych przyjaciół, przywiązanie do lenistwa jest marnotrawieniem majątku. Synu gospodarza, oto sześć niebezpieczeństw przywiązania do spożywania destylowanych i sfermentowanych trunków, które są przyczyną braku dbałości. Traci się od razu obecny majątek. Zwiększa się kłótliwość, zwiększa się podatność na choroby, tworzy się złą reputację, jest się wyuzdanym. Ma się słabą zdolność mądrego pojmowania, będąca szóstym czynnikiem. Oto synu gospodarza sześć niebezpieczeństw przywiązania do spożywania destylowanych i sfermentowanych trunków, które są przyczyną braku dbałości. Synu gospodarza Oto sześć niebezpieczeństw przywiązania do przemierzania ulic o niewłaściwej porze. Samemu nie jest się strzeżonym i chronionym. Dzieci i żona nie są strzeżeni i chronieni. Majątek nie jest strzeżony i chroniony. Jest się podejrzewany o zły stan, wzrastają niezgodne z rzeczywistością pomówienia. Jest się wystawionym na wiele krzywdzących twierdzeń. Oto synu gospodarza, sześć niebezpieczeństw przywiązania do przemierzania ulic o niewłaściwej porze. Synu gospodarza, oto sześć niebezpieczeństw przywiązania do chodzenia na festiwale. Ciągle myśli i szuka. Gdzie tańce, gdzie śpiewy, gdzie muzyka, gdzie opowieści, gdzie oklaski, gdzie dudnienie bębnów. Oto synu gospodarza, sześć niebezpieczeństw przywiązania do chodzenia na festiwale. Synu gospodarza. Oto sześć niebezpieczeństw przywiązania do hazardu, który jest przyczyną braku dbałości. Zwycięzcy przysparza wrogów, zwyciężony, stracony dobytek opłakuje. Traci się od razu obecny majątek, nie wzrasta waga głosu podczas zgromadzeń publicznych, przyjaciele i współpracownicy są uprzedzeni. Nikt nie chce wyjść za takiego kogoś, ani o ślub nikt go nie prosi. Ten człowiek jest uzależniony od hazardu, nie zdoła utrzymać żony. Oto synu gospodarza sześć niebezpieczeństw przywiązania do hazardu, który jest przyczyną braku dbałości. Synu gospodarza oto sześć niebezpieczeństw przywiązania do złych przyjaciół. Każdy drań, każdy kobieciarz, każdy pijak, każdy oszust, każdy naciągacz, każdy oprawca jest jego przyjacielem, jego znajomym. Oto synu gospodarza sześć niebezpieczeństw przywiązania do złych przyjaciół. Synu gospodarza, oto sześć niebezpieczeństw przywiązania do lenistwa. Mówi: jest za zimno, nie wykonuje pracy, jest za gorąco, jest za późno, jest za wcześnie, jestem zbyt głodny, jestem zbyt pełny. Nie wykonuje pracy. W ten sposób używa wielu wymówek, by nie pracować. Nie tworzy więcej majątku, a majątek, który ma, wyczerpuje się. Oto, synu gospodarza, sześć niebezpieczeństw przywiązania do lenistwa. To właśnie powiedział błogosławiony. Powiedziawszy to, spełniony, nauczyciel także i to powiedział: Są towarzysze do picia z nazwy, są najlepszymi z najlepszych. Pojawiają się, bo mają w tym interes, by być Twoim przyjacielem, Twoim towarzyszem. Spanie po wschodzie słońca, uleganie żonie innego, wylewanie z siebie wrogości, szkodzenie, źli przyjaciele, skąpstwo. Oto sześć przyczyn psujących człowieka. Źli przyjaciele, źli towarzysze, chodzenie złymi ścieżkami. Przez to w tym świecie i w innym w obu psuje się taki ktoś. Hazard, kobiety, alkohol, taniec, śpiew. Spanie za dnia, łażenie o nieodpowiednich porach. Źli przyjaciele i skomstwo. Oto sześć przyczyn psujących człowieka. Grają w kości i piją trunki, obłapują kobiety, które innym są drogie jak oddech, zadają się z podłymi, a nie z mądrymi. Tacy nikną jak księżyc w nowiu. Kto pijany, bez dobytku, bez niczego, gdy chce pić, pije w oberży, to nie w długach, jak kamień wrzucony do wody, straci rodzinę bardzo szybko. Kto przez nawyk śpi za dnia, a noc widzi jako porę do wstawania, jest zawsze upojony, uzależniony, ten nie jest zdolny do życia domowego. Jest za gorąco, za zimno, za późno. Kto taki będzie, zostawia to, co ma do zrobienia. Budzięca takiego omija zysk. Lecz ten, kto chłód lub gorąco uważa za nic więcej, jak łaskotanie trawy i wykonuje swe obowiązki mężnie, tego nie opuszcza szczęście. Synu gospodarza: Powinno się wiedzieć o czterech fałszywych przyjaciołach, będących wrogami w przebraniu. Przytakujący to fałszywy przyjaciel, będący wrogiem w przebraniu. Mówiący dużo ciągle komentujący towarzyszący w niedoli to fałszywy przyjaciel, o którym powinno się wiedzieć, będący wrogiem w przebraniu. Synu gospodarza: Powinno się wiedzieć o czterech postaciach. Przytakującego, fałszywego przyjaciela, będącego wrogiem w przebraniu. Ciągle przytakuje, niewiele od siebie daje, a wiele chce. Boi się robić to, co należy. Spoufala się tylko ze względu na swoje dobro. To są, synu gospodarza, cztery postacie przytakującego, fałszywego przyjaciela, o którym powinno się wiedzieć, będącego wrogiem w przebraniu. Synu gospodarza. Powinno się wiedzieć o czterech postaciach mówiącego dużo, fałszywego przyjaciela, będącego wrogiem w przebraniu. Mówi O przeszłych osiągnięciach, o przyszłych osiągnięciach, puste uprzejmości. Gdy w teraźniejszości trzeba zrobić, co należy, wyraża swoją gorycz. To są synu gospodarza cztery postacie mówiące dużo, fałszywego przyjaciela, o którym powinno się wiedzieć. Będącego wrogiem w przebraniu. Synu gospodarza: Powinno się wiedzieć o czterech postaciach ciągle komplementującego, fałszywego przyjaciela, będącego wrogiem w przebraniu. Sprzyja temu, co złe, sprzyja temu, co doskonałe, będąc twarzą w twarz, chwali, za plecami używa obelg. To są, synu gospodarza, cztery postacie ciągle komplementującego, fałszywego przyjaciela. O którym powinno się wiedzieć, będącego wrogiem w przebraniu. Synu gospodarza. Powinno się wiedzieć o czterech postaciach towarzysza w niedoli, fałszywego przyjaciela, będącego wrogiem w przebraniu. Jest towarzyszem w przywiązaniu do spożywania destylowanych i sfermentowanych trunków, które są przyczyną braku dbałości. Jest towarzyszem w przywiązaniu do przemierzania ulic o niewłaściwej porze. Jest towarzyszem w przywiązaniu do chodzenia na festiwale. Jest towarzyszem w przywiązaniu do hazardu, który jest przyczyną braku dbałości. To są synu gospodarza cztery postacie towarzyszącego w niedoli, fałszywego przyjaciela, o którym powinno się wiedzieć, będącego wrogiem w przebraniu. To właśnie powiedział błogosławiony. Powiedziawszy to spełniony nauczyciel także i to powiedział. Przytakujący przyjaciel, jaki mówiący dużo, ciągle komplementujący i towarzysz w niedoli, oto czterej wrogowie. Mędrzec jest ich świadomy, obyś trzymał się od nich jak najdalej, niczym od najstraszniejszej drogi. Synu gospodarza powinno się wiedzieć o czterech serdecznych przyjaciołach. Pomocny, to serdeczny przyjaciel. ten sam w szczęściu i krzywdzie. Pokazujący to, co dobroczynne. Współczujący To serdeczny przyjaciel, o którym powinno się wiedzieć. Synu gospodarza: Powinno się wiedzieć o czterech postaciach pomocnego, serdecznego przyjaciela. Ochrania przed brakiem dbałości, ochrania majątek, gdy nadejdzie brak dbałości, jest schronieniem, gdy ogarnia przerażenie. Gdy pojawi się coś, co należy zrobić, pomoże w dwójnasób. To są synu gospodarza, cztery postacie pomocnego, serdecznego przyjaciela, o którym powinno się wiedzieć. Synu gospodarza, powinno się wiedzieć o czterech postaciach tego samego w szczęściu i krzywdzie, serdecznego przyjaciela. Wyjawia swe sekrety, trzyma w sekrecie Twoje sekrety, nie opuszcza w potrzebie, jest w stanie poświęcić swoje życie dla Ciebie. To są synu gospodarza. Cztery postacie tego samego w szczęściu i krzywdzie, serdecznego przyjaciela, o którym powinno się wiedzieć. Synu gospodarza powinno się wiedzieć o czterech postaciach, pokazującego to, co dobroczynne serdecznego przyjaciela zapobiega temu, co złe wspiera to, co doskonałe przekazuje informacje, których się nie słyszało wyjaśnia ścieżkę prowadzącą do duchowego szczęścia. To są, synu gospodarza, cztery postacie pokazującego to, co dobroczynne, serdecznego przyjaciela, o którym powinno się wiedzieć. Synu gospodarza, powinno się wiedzieć o czterech postaciach współczującego, serdecznego przyjaciela. Nie raduje się z Twoich niepowodzeń, raduje się z tego, że ci się powodzi. Nie pochwala tych, którzy cię krytykują, pochwala tych, którzy mówią o Tobie dobrze. To są synu gospodarza, cztery postacie współczującego, serdecznego przyjaciela, o którym powinno się wiedzieć. To właśnie powiedział Błogosławiony. Powiedziawszy to, spełniony, nauczyciel, także i to powiedział. Pomocny to przyjaciel ten, co w szczęściu i krzywdzie towarzyszem. Przyjaciel pokazuje to, co dobroczynne. Tym jest współczujący przyjaciel. Oto przyjaciół czworo. Mędrzec jest ich świadomy. Ostrożnie powinien się nimi opiekować, jakby matka syna do piersi przygarniała. Mędrcy moralności przestrzegają, jaśnieją jak ogień. Kto majątek swój gromadzi, jak pszczoła się zachowuje. Majątek jego przyrasta, jak piętrzący się kopiec mrówek. Z bogactwem zgromadzonym w ten sposób, gospodarz takiej rodzinie wystarcza. Utrzymuje więzi z przyjaciółmi, gdy na czworo podzieli majątek, jedna część majątku powinna być spożytkowana, dwie części zainwestowane w pracę, czwartą powinien odłożyć, pozostawiając na trudne czasy. W jaki sposób synu gospodarza uczeń szlachetnych pokrywa sześć kierunków? Synu gospodarza: Powinno się wiedzieć o sześciu kierunkach: o matce i ojcu powinno się wiedzieć jako będących wschodnim kierunkiem o nauczycielach o dzieciach i żonie o przyjaciołach i współpracownikach o służbie i sile roboczej o pustelnikach i braminach powinno się wiedzieć jako będących kierunkiem który wskazuje to co powyżej na pięć sposobów synu gospodarza dziecko powinno być wsparciem dla matki i ojca jako wschodu utrzymuje ich jak oni je utrzymywali, zrobi to, co należy zrobić. Podtrzymuje ród. Podąża za dziedzictwem. Gdy ich czas się wypełni i odejdą w zaświaty, będzie im składało dziękczynienie. Tak jak na pięć sposobów synu gospodarza dziecko jest wsparciem dla matki i ojca jako wschodu, tak też na pięć sposobów dziecku się oni odwdzięczają. Zapobiegają temu, co złe. Wspierają to, co doskonałe. Trenują w fachu. Z odpowiednią dziewczyną swatają. W odpowiednim czasie przekazują dziedzictwo. Tak jak na pięć sposobów synu gospodarza dziecko jest wsparciem dla matki i ojca, jako wschodu, tak też na pięć sposobów dziecku się oni odwdzięczają. Tak oto wschodni kierunek zostaje pokryty. Bezpieczny, wolny od strachu. Na pięć sposobów synu gospodarza Uczeń powinien być wsparciem dla nauczycieli jako południa. Szanuje ich, jest dla nich wsparciem, dobrze ich słucha, otacza ich opieką, starannie przyswaja fach. Tak jak na pięć sposobów synu gospodarza uczeń jest wsparciem dla nauczycieli jako południa, tak też na pięć sposobów uczniowi się oni odwdzięczają. Kształcą to, co sami dobrze wykształcili. Przekazują do przyswojenia to, co sami dobrze przyswoili. Wszystko, co o swoim fachu usłyszeli, przekazują bez zmian. Przedstawiają przyjaciół i współpracowników. Ochraniają z różnorakich kierunków. Na pięć sposobów synu gospodarza mąż powinien być wsparciem dla żony jako zachodu. Darzy ją szacunkiem, nie lekceważy jej. Jest jej wierny. Dzieli się władzą nad swoim dobytkiem. Ofiarowuje jej ozdobne podarunki. Tak jak na pięć sposobów synu gospodarza mąż jest wsparciem dla żony jako zachodu, tak też na pięć sposobów mężowi się ona odwdzięcza. Jest dobrze zorganizowana w tym, co ma do zrobienia. Zajmuje się ludźmi dookoła. Jest wierna. Potrafi przypilnować dobytku. Jest sprytna i pracowita we wszystkim, co trzeba zrobić. Na pięć sposobów synu gospodarza, syn szlachetnego rodu powinien być wsparciem dla przyjaciół i współpracowników jako północy. Być szczodrym, taktownym w mowie, dobroczynnym, na równi traktować innych, być szczerym. Tak jak na pięć sposobów synu gospodarza, syn szlachetnego rodu jest wsparciem dla przyjaciół i współpracowników jako północy. Tak też na pięć sposobów synowi szlachetnego rodu się oni odwdzięczają. Ochraniają przed brakiem dbałości, ochraniają majątek, gdy nadejdzie brak dbałości, są schronieniem, gdy ogarnia przerażenie, nie opuszczają w potrzebie, całą jego rodzinę darzą szacunkiem. Na pięć sposobów synu gospodarza, rządzący powinien być wsparciem dla służby i siły roboczej jako tego, co poniżej przydziela pracę odpowiednią do siły daje wyżywienie i zarobek bierze pod opiekę podczas choroby podczas uroczystości rozdaje przysmaki w odpowiednim czasie daje wolne tak jak na pięć sposobów synu gospodarza rządzący jest wsparciem dla służby i siły roboczej jak od tego co poniżej tak też na pięć sposobów rządzącemu się oni odwdzięczają wstają do pracy przed nim idą spać po nim Biorą tylko to, co było im dane, dobrze wykonują swoją pracę. Podtrzymują jego dobrą reputację. Na pięć sposobów synu gospodarza, syn szlachetnego rodu powinien być wsparciem dla pustelników i braminów jako tego, co powyżej. Przez czyny darzące ich miłującą dobrocią, przez słowa darzące ich miłującą dobrocią, przez myśli darzące ich miłującą dobrocią. Nie zamyka przed nimi drzwi. Wspiera ich materialnie. Tak jak na pięć sposobów synu gospodarza, syn szlachetnego rodu jest wsparciem dla pustelników i braminów jako tego, co powyżej. Tak też na sześć sposobów synowi szlachetnego rodu się oni odwdzięczają. Zapobiegają temu, co złe. Wspierają to, co doskonałe. Dobrze i współczująco o nim myślą. Przekazują informacje, których się nie słyszało objaśniają to, co usłyszeli, wyjaśniają ścieżkę prowadzącą do duchowego szczęścia. Tak jak na pięć sposobów synu gospodarza, syn szlachetnej rodziny jest wsparciem dla postelników i braminów, jako tego, co powyżej, tak też na sześć sposobów synowi szlachetnej rodziny się oni odwdzięczają. Tak oto to, co powyżej zostaje pokryte, bezpieczne, wolne od strachu. To właśnie powiedział Błogosławiony. Powiedziawszy to spełniony, nauczyciel także i to powiedział. Matka i ojciec to kierunek wschodni, nauczyciele to południowy kierunek. Dzieci i żona to kierunek zachodni, przyjaciele i współpracownicy to północ. Służba i siła roboczą są tym, co poniżej, tym, co powyżej, są pustelnicy i bramini. Gdy czci kierunki w taki sposób. Gospodarz takiej rodzinie wystarcza. Mędrzec moralności przestrzega, łagodny i elokwentny, skromny, uprzejmy, taki ktoś osiąga sławę. Kto prężny, nieleniwy, trudnych czasów się nie lęka. W kryzysie pozostaje stabilny, uczony, taki ktoś osiąga sławę. Potrafiący jednoczyć innych, przyjacielski, z kim łatwo się rozmawia, kto nie ma w sobie zgryzoty, przewodnik. Mentor, pojednawca taki ktoś osiąga sławę. Przez szczodrość, takt w mowie, dobroczynność tu i teraz, równe traktowanie tego, co się przejawia, w zależności jak jest wymagane. W ten sposób spajać można świat, niczym oś poruszającego się rydwanu. Gdyby nie było takiego spajania, ani matka, ani ojciec nie byliby szanowani i czceni przez dzieci. Ponieważ ta spójność istnieje, Mądrzy dobrze to badają i dzięki temu osiągają wielkość i stają się wychwalani. Gdy to zostało powiedziane, oto co Singalaka, syn gospodarza, powiedział błogosławionemu. Wspaniale czcigodny, wspaniale czcigodny to tak, jakby czcigodny panie człowiek postawił z powrotem coś, co było przewrócone, jakby odkrył ukryte, jakby wskazano drogę zagubionemu. Jakby przyniesiono lampę w ciemności z taką myślą. Ci, którzy mają oczy, będą widzieli wszystko wyraźnie. W taki też sposób została mi ukazana dama przez Błogosławionego. Chciałbym mieć schronienie w czcigodnym, w damie, i w mnisiej sadze. Czcigodny, niech Błogosławiony traktuje mnie jako współwyznawcę, tego, który dziś znalazł schronienie na resztę życia. Digadzianu? Suta, mowa do Digadziany. Pewnego razu Błogosławiony przebywał wśród Kolian, nieopodal koliańskiego miasta rynkowego zwanego Kakarapata. W tym czasie potomek Kolian, Digadzianu, przybył do Błogosławionego. Przybliżywszy się do Błogosławionego, złożył z wielkim szacunkiem ukłon, a następnie usiadł z boku. Siedząc obok, potomek Kolian. Digadzianu rzekł do Błogosławionego. Jesteśmy czcigodny świeckimi, cieszącymi się zmysłowymi przyjemnościami. Żyjemy w domu, obciążeni dziećmi, używamy drzewa sandałowego z kasji, Zdobimy ciało girlandami, używamy perfum i kosmetyków. Akceptujemy złoto i srebro. Niech błogosławiony nauczy nas takiej damy, by pomogła nam w powodzeniu i szczęściu w doczesności, oraz powodzeniu i szczęściu w przyszłych stanach. Tygrysia Stopo. Są cztery właściwości, które wiodą synów gospodarzy do powiedzenia i szczęścia w doczesności. Które to cztery: wypracowanie inicjatywy, wypracowanie ostrożności, doskonali przyjaciele, wyważony sposób życia. Czym jest tygrysia stopo wypracowanie inicjatywy? Jest tak wtedy, gdy w miejscu pracy, zapewniającym środki do życia synowi gospodarza, czy to przez rolnictwo, handel, pasterstwo, ucznictwo, służbę u króla czy innego rodzaju fach, jest on w tym sprytny i pracowity, ma wnikliwe podejście wystarczające do tego, by to wykonać, by to zorganizować. To się nazywa tygrysia stopo, wypracowanie inicjatywy. Czym jest tygrysia stopo, wypracowanie ostrożności? Jest tak wtedy, gdy syn gospodarza wypracowuje ostrożność i dozór nad prawowitym i osiągniętym w uczciwy sposób majątkiem, który siłą swych rąk w pocie czoła zgromadził, uzyskał i ustanowił wysiłkiem, jak strzec majątku, by nie zabrał go ni król, ni złodziej, by ogień go nie spalił. By woda go nie porwała, by nieprzychylni spadkobiercy go nie zabrali. To się nazywa tygrysia stopo, wypracowanie ostrożności. Kim są tygrysia stopo doskonali przyjaciele? Jest tak wtedy, gdy syn gospodarza mieszka w jakiejś wiosce lub mieście rynkowym, przebywa tam z gospodarzami lub synami gospodarzy, młodymi, ale dojrzałymi moralnie, starszymi, ale dojrzałymi moralnie, mającymi doskonałą wiarę. Doskonałą moralność, doskonałą szczodrość, doskonałą mądrość. Rozmawia on z nimi, wchodzi z nimi w dyskusję. Tak jak są doskonali w wierze, stara się wypracować w sobie takie spełnienie w wierze przez naśladowanie ich. Tak jak są doskonali w moralności, w szczodrości, w mądrości, stara się wypracować w sobie takie spełnienie w mądrości przez naśladowanie ich. Takich się nazywa tygrysia stopo doskonałymi przyjaciółmi. Czym jest tygrysia stopo wyważony sposób życia? Jest tak wtedy, gdy syn gospodarza, wiedząc jaki ma przychód z majątku, wiedząc jakie ma wydatki, zapewnia sobie wyważony sposób życia, ani rozrzutny, ani ubogi. W taki sposób moje dochody staną się znaczniejsze niż wydatki, a nie wydatki znaczniejsze od przychodów. Tak jak tygrysia stopo, wagowy lub uczeń wagowego, podniósłszy szalki, wiedziałby tyle zeszło w dół, tyle poszło w górę. Tak samo syn gospodarza, wiedząc, jaki ma przychód z majątku, wiedząc, jakie ma wydatki, zapewnia sobie wyważony sposób życia: ani rozrzutny, ani ubogi. W taki sposób moje dochody staną się znaczniejsze niż wydatki, a nie wydatki znaczniejsze od przychodów. Jeśli syn gospodarza ma niewielkie przychody, a zapewnia sobie rozrzutny sposób życia, będą tacy, którzy powiedzą: Ten syn gospodarza zjada swój majątek jak zjadacz fig. Jeśli syn gospodarza ma niewielkie przychody, a zapewnia sobie ubogi sposób życia, będą tacy, którzy powiedzą: Ten syn gospodarza umartwiający się niejedzeniem umrze. Ale ponieważ syn gospodarza wiedząc, jaki ma przychód z majątku Wiedząc, jakie ma wydatki, zapewnia sobie wyważony sposób życia, ani rozrzutny, ani ubogi. W taki sposób moje dochody staną się znaczniejsze niż wydatki, a nie wydatki znaczniejsze od przychodów. To się nazywa tygrysia stopo, wyważony sposób życia. Tygrysia stopo, zgromadzony w ten sposób majątek, może być zmarnotrawiony na cztery sposoby: przez bycie kobieciarzem, przez upodobanie w mocnych trunkach. Nauk hazardu, i przez złych przyjaciół, złe towarzystwo, złe koleżeństwo. Tak jak tygrysia Stopo istniałby wielki zbiornik z czterema wpustami i czterema wypustami. Pewien człowiek zamykałby pusty i otwierał wypusty, a niebo nie dostarczałoby odpowiedniej ilości opadów. W ten sposób, tygrysia Stopo, można się spodziewać, że ilość wody w wielkim zbiorniku się zmniejszy, nie zwiększy. Tak samo zgromadzony w ten sposób majątek, może być zmarnotrawiony na cztery sposoby: przez bycie kobieciarzem, przez upodobanie w mocnych trunkach nauk hazardu, przez złych przyjaciół, złe towarzystwo, złe koleżeństwo. Tygrysia Stopo, zgromadzony w ten sposób majątek, może być zaoszczędzony na cztery sposoby: dzięki niebyciu kobieciarzem, brakowi upodobania w mocnych trunkach. Brakowi nałogu hazardu i dzięki doskonałym przyjaciołom, doskonałemu towarzystwu, doskonałemu koleżeństwu. Tak jak tygrysia Stopo, istniałby wielki zbiornik z czterema wpustami i czterema wypustami. Pewien człowiek otwierałby wpusty i zamykał wypusty, a niebo dostarczałoby odpowiedniej ilości opadów. W ten sposób tygrysia Stopo można się spodziewać, że ilość wody w wielkim zbiorniku się zwiększy. Nie zmniejszy. Tak samo zgromadzony w ten sposób majątek może być zaoszczędzony na cztery sposoby. Dzięki niebyciu kobieciarzem, brakowi upodobania w mocnych trunkach, brakowi nałogu hazardu i dzięki doskonałym przyjaciołom, doskonałemu towarzystwu, doskonałemu koleżeństwu. Oto są, tygrysia Stopo, cztery właściwości, które wiodą synów gospodarzy do powodzenia i szczęścia w doczesności. Tygrysia Stopo. Są cztery właściwości, które wiodą synów gospodarzy do powodzenia i szczęścia w przyszłych stanach. Które to cztery: spełnienie w wierze, w moralności, w szczodrości, w mądrości. Czym jest tygrysia stopo spełnienie w wierze? Jest tak wtedy, gdy syn gospodarza ma wiarę, wierzy w przebudzenie tatagaty. Taki jest on, błogosławiony. Godny, w pełni samoprzebudzony. Mający doskonałą wiedzę i usposobienie, spełniony, znawca światów, niezrównany przewodnik osób chcących opanowania, nauczyciel dew i ludzi, przebudzony, błogosławiony. To się nazywa tygrysia stopo spełnienie w wierze. Czym jest tygrysia stopo spełnienie w moralności? Jest tak wtedy, gdy syn gospodarza powstrzymuje się od zabijania żywych istot powstrzymuje się od brania tego co nie zostało mu dane powstrzymuje się od niewłaściwego prowadzenia się w sferze pragnień zmysłowych powstrzymuje się od niewłaściwej mowy powstrzymuje się od spożywania destylowanych i sfermentowanych trunków które są przyczyną braku dbałości to się nazywa tygrysia stopo spełnienie w moralności czym jest tygrysia stopo spełnienie w szczodrości jest tak wtedy gdy syn gospodarza przebywa w domu z sercem pozbawionym z plamienia skomstwem, obficie szczodry, lekką ręką rozdający z radością, obdarowujący jałmużną, uradowany zdawania i dzielenia się. To się nazywa tygrysia stopo, spełnienie w szczodrości. Czym jest tygrysia stopo spełnienie w mądrości? Jest tak wtedy, gdy syn gospodarza jest mądry. Obdarzony szlachetną mądrością, przenikającą przez to, co powstaje i idzie na zatracenie, co jest właściwie prowadzące do zniszczenia krzywdy. To się nazywa tygrysio stopo, spełnienie w mądrości. Oto są tygrysia stopo cztery właściwości, które wiodą synów gospodarzy do powodzenia i szczęścia w przyszłych stanach: wzrasta w przedsięwzięciach, dbały w odpowiedzialnościach zapewnia sobie wyważony sposób życia, potrafi dobytku przypilnować, w wierze i moralności spełniony, jest przystępny, nie ma w sobie zgryzoty, nieustannie oczyszcza ścieżkę, która ku dobrym stanom w przyszłym świecie prowadzi. Tych osiem właściwości dam, wiodących do szczęścia w obu stanach, dla kogoś pełnego wiary, chcącego domowego życia, Zostało oznajmionych przez prawdę nazywającego Buddę: w taki sposób ten, kto dom utrzymuje, pomyślność w doczesności, szczęśliwość w przyszłych stanach, szczodrość i zasługi powiększa. Załącznik trzeci Parabawa Suta Mowa o niepowodzeniach. Oto, co usłyszał. Pewnego razu, błogosławiony przebywał niedaleko miasta Savati. W klasztorze Anatapindiki, w gaju Dziety. W tym czasie pewna dewa, w samym środku nocy, z niezrównaną wspaniałością, rozświetliwszy swym blaskiem cały gaj Dziety, przybyła do Błogosławionego. Przybliżywszy się, złożyła z wielkim szacunkiem ukłon i stanęła z boku. Stojąc tak, zwróciła się do Błogosławionego w formie wierszowanej. Przychodzimy z pytaniem do błogosławionego. Człek dotykany jest niepowodzeniami i oto też pytamy go tamę: co jest niepowodzeń podwojami. Łatwo zrozumieć, komu się powiedzie. Łatwo zrozumieć, kto skazany na niepowodzenie. Miłość dodamy powodzenie daje, odraza dodamy niepowodzenie. Tyle już pojęłyśmy. Co niepowodzeń pierwszymi przyczynami? Prosimy, Błogosławiony, powiedz nam drugie, co jest niepowodzeń podwojami. Nieokrzesani są jego ulubieńcami, spokojnych nie darzy sympatią. Damy pozór uwielbiany, tym są niepowodzeń podwoje. Tyle już pojęłyśmy, co niepowodzeń drugimi przyczynami. Prosimy, Błogosławiony, powiedz nam trzecie, co jest niepowodzeń podwojami. Uzależniony od spania i uspołeczniania, wstawanie przychodzi mu z trudem, leniwy, w kim złość jest okazywana, tym są niepowodzeń podwoje. Tyle już pojęłyśmy, co niepowodzeń trzecimi przyczynami. Prosimy, błogosławiony, powiedz nam czwarte, co jest niepowodzeń podwojami. Nie bierze matki i ojca na utrzymanie, starzejących się których młodość minęła. A zrobić to byłby w stanie. Tym są niepowodzeń podwoje. Tyle już pojęłyśmy, co niepowodzeń czwartymi przyczynami. Prosimy, błogosławiony, powiedz nam piąte. Co jest niepowodzeń podwojami? Kto bramina lub pustelnika lub innego jałmużnika niewłaściwą mową chce oszukać, tym są niepowodzeń podwoje. Tyle już pojęłyśmy, co niepowodzeń piątymi przyczynami. Prosimy, błogosławiony, powiedz nam szóste, co jest niepowodzeń podwojami. Wiele bogactwa człowiek posiadający, pełno złota, dobrego jadła, w samotności te łakocie jedzący, tym są niepowodzeń podwoje. Tyle już pojęłyśmy, co niepowodzeń szóstymi przyczynami. Prosimy, błogosławiony, powiedz nam siódme, co jest niepowodzeń podwojami. Dumny ze swego zrodzenia, z majątku posiadania, ktoś dumny ze swojego pochodzenia, ma o podrzędnych mu niskie mniemanie, tym są niepowodzeń podwoje. Tyle już pojęłyśmy, co niepowodzeń siódmymi przyczynami. Prosimy, błogosławiony, powiedz nam ósme, co jest niepowodzeń podwojami. Kobieciarz w mocnych trunkach ma upodobanie, ten, kto od hazardu jest uzależniony, Cały jego majątek przez to zostaje stracony, tym są niepowodzeń podwoje. Tyle już pojęłyśmy, co niepowodzeń ósmymi przyczynami. Prosimy, błogosławiony, powiedz nam dziewiąte. Co jest niepowodzeń podwojami? Kto ze swych żon niezadowolony, z kurtyzanami widywany, widuje się też z żoną innego, tym są niepowodzeń podwoje. Tyle już pojęłyśmy. Co niepowodzeń dziewiątymi przyczynami. Prosimy, błogosławiony, powiedz nam dziesiąte. Co jest niepowodzeń podwojami. Gdy u mężczyzny dawno już po młodości a bierze sobie piersiastą łódkę. Spać nie może taki z zazdrości tym są niepowodzeń podwoje. Tyle już pojęłyśmy, co niepowodzeń dziesiątymi przyczynami. Prosimy, błogosławiony, powiedz nam jedenaste. Co jest niepowodzeń podwojami? Kto robi z kogoś przełożonym kobietę, rozrzutną pijaczkę, mężczyznę, którego charakter jest zbliżony, tym są niepowodzeń podwoje. Tyle już pojęłyśmy. Co niepowodzeń jedenastymi przyczynami? Prosimy, Błogosławiony, powiedz nam dwunaste. Co jest niepowodzeń podwojami? Kto niewiele bogactw ma, a wielkie pragnienie, zrodzony w wojowników rodzie, do bycia królem ma silne dążenie. Tym są niepowodzeń podwoje. Gdy te niepowodzenia w świecie przez mędrca będą dobrze zadbane, szlachetny taki, obdarzony wizją, dzieli bezpieczne miejsce. Załącznik czwarty. Mangala suta. Mowa o błogosławieństwie. O Oto com usłyszał. Pewnego razu błogosławiony przebywał niedaleko miasta Savati w klasztorze Anatapindiki w gaju Jety. W tym czasie pewna dewa w samym środku nocy z niezrównaną wspaniałością, rozświetliwszy swym blaskiem cały Gaj Jety, przybyła do błogosławionego. Przybliżywszy się, rozłożyła z wielkim szacunkiem ukłon i stanęła z boku. Stojąc tak, zwróciła się do błogosławionego w formie wierszowanej. Wielu bogów i ludzi poszukując szczęścia Rozmyślało nad tym, czym są błogosławieństwa. Proszę, powiedz nam, co jest błogosławieństwem najwyższym. Nie identyfikuj się z głupcami, bądź identyfikowany z mędrcami. Szanuj tych, którzy są zasłużenie szanowani. To jest błogosławieństwo najwyższe. W odpowiednim miejscu żyć, nieustannie dobre zasługi czynić, we właściwy sposób się doskonalić. To jest błogosławieństwo najwyższe. Mieć umiejętności i najwyższe poznanie, udoskonalać się w moralnej dyscyplinie, w mowie wysławiać się łagodnie to jest błogosławieństwo najwyższe. Dla matki i ojca być pomocnym, dla dzieci i żony być opiekuńczym, zajęciem trudnić się nieskomplikowanym to jest błogosławieństwo najwyższe. Być szczodrym, życie zgodnie z damą prowadzić, o bliskie osoby troskliwie dbać. Nie nagannych czynów dokonywać, to jest błogosławieństwo najwyższe. Od zła powstrzymywać się i stronić, Substancji odurzających unikać, Niestrudzenie damy praktykować, to jest błogosławieństwo najwyższe. Mieć szacunek do innych i być skromnym, zadowolonym oraz wdzięcznym, Słuchać damy w czasie odpowiednim, to jest błogosławieństwo najwyższe. Być tolerancyjnym, do rad słuchania skorym, mając wzór w każdym czcigodnym, dyskutować o damie w czasie odpowiednim to jest błogosławieństwo najwyższe. Pilnie praktykować i czyste życie realizować, cztery szlachetne prawdy dostrzegać, nibany doświadczać to jest błogosławieństwo najwyższe. Czyj umysł, choć dotknięty przez światowe uwarunkowania, Pozostanie niezmącony, wolny od smutków, z wyczerpanymi rządzami w pełni jest zabezpieczony. To jest błogosławieństwo najwyższe. Ci, którzy dokonują tak pomyślnych czynów wszędzie są niezwyciężeni. Gdziekolwiek pójdą, są zaspokojeni. To jest dla nich błogosławieństwo najwyższe. W dowód pamięci zmarłego autora książki Tiwali .Y. 1960 2017. Znawca buddyzmu, nauczyciel, filantrop i ojciec. T.Y. Lee spędził ponad dekadę na studiowaniu i propagowaniu dammy. Po uzyskaniu stopnia naukowego w dziedzinie buddologii, regularnie nauczał i wykładał, pomagając innym zdobyć podstawową wiedzę na temat buddyzmu. Napisał trzy książki o tematyce buddyjskiej. Po prostu bądź dobry, życie pełne błogosławieństw, oraz Island of Light. Poświęcił większość czasu i pieniędzy na drukowanie i rozprowadzanie darmowych egzemplarzy na całym świecie. Oprócz propagowania buddyzmu, T.Y. Lee był także mocno zaangażowany w pomoc humanitarną. Pomagał w finansowaniu budowy domów dziecka i szkół w Chinach oraz w Birmie regularnie przekazywał darowizny na rzecz kilku świątyń w Singapurze. W życiu osobistym był troskliwym ojcem, poświęcając czas na odprowadzanie dzieci do szkoły każdego ranka pomimo napiętego harmonogramu. Był bardzo aktywny, nieustannie pracował i planował, pomimo odniesionych sukcesów finansowych, pozostał skromny, wolał oddać się szerzeniu buddyzmu na całym świecie.